Witam serdecznie na kolejnym webinarze z serii Szanse na rozwój Twojego biznesu w Japonii. Jesteśmy już na półmetku naszych webinarów. Przed nami trzeci kolejny webinar poświęcony dla branży medtech oraz branży farmaceutycznej. Po przerwie wakacyjnej będziemy mieli jeszcze przyjemność spotkać się z polskimi firmami też trzykrotnie na kolejnych webinarach poświęconych naszym priorytetowym branżom. Na początek naszego dzisiejszego webinaru chciałam poprosić panią Elizę Klonowską-Siwek, dyrektora Departamentu Wystawy Expo, o powitanie naszych wszystkich gości. Pani Elizo, zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Małgosiu. Serdecznie witam Państwa na kolejnym, trzecim już webinarze przeznaczonym dla polskich firm zainteresowanych obecnością na japońskim rynku i oczywiście udziałem w naszym programie gospodarczym, jaki agencja planuje zrealizować podczas rozpoczynającej się już za 10 miesięcy w Osace wystawy światowej Expo. Branża urządzeń medycznych i farmaceutycznych nie bez powodu znalazła się na liście sześciu priorytetowych branż, jakie planujemy promować przy okazji Expo 2025. Nowatorskie rozwiązania, produkty opracowywane przez polskie firmy, z których coraz więcej może poszczycić się wykorzystaniem wysoko rozwiniętych technologii, stanowią bardzo atrakcyjną ofertę dla Japonii. Japoński rynek jest w tym zakresie rynkiem wyjątkowo chłonnym, głównie ze względu na bardzo szybkie tempo starzenia się społeczeństwa japońskiego oraz na wysokie wymagania konsumentów, wybitnie wysokie, jak Państwo zapewne wiedzą. O atrakcyjności japońskiego rynku świadczą także liczby, bowiem aż 49%, prawie połowa sprzętu medycznego wykorzystywanego w Japonii pochodzi właśnie z importu. A jak wynika z danych OECD, Japonia w 2022 roku zajmowała szóste miejsce na świecie pod względem wydatkowania budżetu na rzecz zakupu zagranicznych farmaceutyków. Jeśli wziąć pod uwagę jeszcze sięgającą przecież 126 milionów populację Japonii, to widać wyraźnie, jak perspektywicznym rynkiem zbytu może być ona także dla polskich producentów, zarówno sprzętu medycznego, jak też wyrobów farmaceutycznych. Serdecznie zachęcam Państwa do wysłuchania prezentacji przedstawiających informacje o rynku japońskim i o polskich firmach i wyzwaniach, z jakimi te firmy spotykają się w Japonii. I would like to cordially welcome all English-speaking guests, both from Europe and from Japan, whose participation in the webinar will greatly deepen our knowledge of the Japanese market, as well as about Kansai region, where Expo Osaka 2025 will be held. This region offers many opportunities for companies from medical devices and pharmaceutical sector, and the theme of the upcoming Expo, Designing the Society for Our Future Life, is also strongly related to the medical and pharmaceutical sectors. One of the pavilions planned by the Expo organizer, Osaka Healthcare Pavilion, proves that Kansai region might be of a particular interest for companies representing medical and pharmaceutical sectors. I would like to warmly welcome representatives of Osaka Prefectural Office and Expo Osaka Pavilion Association, as well as other honorable speakers. Szanowni Państwo, witam także i bardzo dziękuję za udział przedstawicielom instytucji partnerskich, z którymi współpracujemy nie tylko przy organizacji webinarów, ale także przy wielu innych działaniach w ramach realizowanego programu gospodarczego. Serdecznie dziękuję przedstawicielom Stowarzyszenia Polmed, jak Bioforum, za pomoc w promocji dzisiejszego wydarzenia. Dzięki Państwu mamy podczas dzisiejszego webinaru bardzo dużą liczbę słuchaczy i przedsiębiorców, których już teraz zapraszam do wysłuchania poszczególnych prezentacji oraz aktywnego udziału w sesji pytań i odpowiedzi. Życzę Państwu bardzo owocnego webinarium i zapraszam Państwa do współpracy z nami przy Expo 2025. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor za powitanie naszych gości, którzy, co nas bardzo cieszy, bardzo licznie dzisiaj są z nami. Chciałam Państwu na początku dzisiejszego webinaru powiedzieć o tym, że tak jak przy poprzednich naszych spotkaniach, tak samo dzisiaj będzie możliwość zadawania prelegentom pytań. Na czacie będziemy te pytania zbierać i mam nadzieję, że zostanie nam trochę czasu na koniec naszego dzisiejszego wydarzenia, aby przynajmniej część pytań zadać naszym prelegentom. Teraz mam nadzieję, że widzą Państwo na ekranie program dzisiejszego wydarzenia. Tradycyjnie zaprosiliśmy ekspertów branżowych,
a przybliżenie nam charakterystyki japońskiego rynku. Zaprosiliśmy także naszych ekspertów oraz ekspertów z instytucji partnerskich, którzy opowiedzą o tym, jakiego rodzaju narzędzia wsparcia mają Państwo do dyspozycji, planując swoje działania na rynku japońskim. Mamy także przedstawicieli firm, którzy opowiedzą Państwu o tym, jak z perspektywy właśnie przedsiębiorcy wygląda kwestia działalności na japońskim rynku, jakie są przeszkody, jakie są też wyzwania działalności w tamtejszym kraju. Na kolejnym slajdzie widzą Państwo też nazwiska prelegentów. Ja już teraz chciałabym zaprosić do wygłoszenia pierwszej prezentacji pana Gerarda Lipowskiego, który w Japonii działa już od wielu lat w branży właśnie medtech i w branży farmaceutycznej. Pan Gerard wygłosi dzisiaj prezentację na temat charakterystyki japońskiego rynku w języku angielskim, gdyż jest to język, w którym na co dzień właśnie w Japonii działa, posługuje się i w tym języku też udziela różnego rodzaju wsparcia dla europejskich, polskich, także przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem japońskim. Panie Gerardzie, dziękuję bardzo za obecność dzisiaj na webinarze i zapraszam Pana do wygłoszenia prezentacji. Dzień dobry. Już tylko włączam prezentację. Czy dobrze widać Tak, prezentację? dobrze widać, tak. Zapraszam. Dzień dobry wszystkim. Moje nazwisko Gerard Lipowski i prowadzę firmę konsultingową w Japonii i dzisiaj do Państwa mówię z Tokio. Let me switch to English for the presentation because I'm honestly lacking a specialized vocabulary in Polish since I work in those subjects in mainly in English. And today I will be talking to you about medical device market and pharmaceutical market. It will be only a very brief presentation, introduction within the 20 minutes about. So let me start with medical device market. So Japan is the second largest medical device market after United States with the sales which amounted in 2023 to 4.5 trillion Japanese yen, which is about 27 billion euro in today's yen. So the slide which you are seeing is coming from Mizuho. These are the estimates from the previous year. So the historically growth of Japanese medical market was closer towards 5% and fluctuating, but the projection, the expected projection is much lower, is 1.8% about, and this is related to the willingness of Japanese government to control the spending, overall spending on healthcare, which as Elisa mentioned just before, was becoming higher and higher and higher than average of the OECD, and the lower growth is expected. Lower growth is related to the various expected various government policies, which I will mention a bit more in other slides as well. So thinking about the various segments of the medical device market in Japan, so the spending is driven mainly by the consumables and in the therapeutic areas of cardiology and orthopedics. And as you can see on this graph, there is a kind of trend upward in 2022, but you should keep in mind that those years were years of COVID and they were characterized by higher spending overall when Japanese government was
putting lot of money and also at the disposition of medical institution and also trying to keep the infrastructure, the healthcare infrastructure going with all the hospital functioning. But now after COVID, the expectation is that those trends will flatten a bit to about pre-COVID trends. So the as you may know, Japanese market of medical devices is very heavily relying on imports. So these are numbers which are a bit dated. That's the most recent numbers, like a more comprehensive compilation I found. But the trends remain largely unchanged. As you can see, pretty high numbers in percentage of reliance on imports. There is in this table, there is no single number which goes below one quarter, and typically it's one third or half or even more for various categories of the devices. And without imports, Japanese market clearly would be in the trouble. And being the second market, you can imagine that opportunity for imports is very, very significant. Japanese market is medical devices market is also relatively fragmented with a really large number of domestic manufacturers and also of foreign companies present on the market. In the table here, I present the data only of the top Japanese makers, but the list is much longer. As same for the foreign. For the foreign companies. Unfortunately, I was not able to find the market, the sales data, which are only for the medical devices, because those companies, they produce various products, not only for medical market. And I didn't see the numbers just for this for this number. So here, examples only of the Japanese companies. An important point here to notice is that Japanese companies tend to specialize into some specific segment or even into a niche market, while the foreign companies tend to have a much broader assortment of product in Japan. A few trends in the Japanese medical device market. These are the conclusions which are coming from the recent interviews done by the ministry with the domestic and foreign companies, manufacturers of medical devices. And one of important conclusion was that Japanese market is characterized by very high competition and relatively low profitability margins. And if you are a foreign company willing to enter Japanese market, especially the recent year with the weakening yen, it's increasingly difficult to pass the increasing cost to the Japanese buyer. And the cost of various regulatory approvals remain relatively high, as those companies, foreign companies, tend to privilege Europe and United States. Another important point also is that medical institutions, because of the specificity of the reimbursement system in Japan, they typically have limits of what they can spend within kind of package for care. And for example, a hospital which is increasing cost of purchases of the various let's say consumables, for example, as their main driver, if they spend more money on those consumables, it means that their profitability margin will decrease, because overall money that they can get from the reimbursement remain the same. And for this reason, those institutions tend to look a lot on the price component of the offering, sometimes even privileging a lower quality consumables for the patients, because of the hard reality of the of the of the
of the reimbursement system having this this pressure here, and because of this tough situation, which is of course together also like a high competitive market, the companies tend to look into other possibilities, exploring combinations of selling of the device together with providing services. And there is a growing trend to look into data-driven solution and software as a medical device. And of course, same situation as globally, there is a lot of ongoing discussion in Japan about digital transformation and application of AI, artificial intelligence. Let me talk now more about pharmaceutical market. So Japan ranks as the third largest pharmaceutical market after the United States and China, and before Germany and France. And just for the good understanding, I will be talking here especially about ethical market sales. The OTC market, I do not dive into OTC market specifically or into nutraceuticals, which have specific other considerations and also other legal frameworks. I focus here on ethical market, like the prescription products specifically. The sales amounted to about 11.2 trillion yen last year, which is equivalent of 66 billion euro. The growth from the previous year was 2.3%. However, the projected annual growth for years to come is a bit lower, about 0.5 to 1.5%. And this projection is coming here from IQVIA, and all those projections depend who is making the projections. But the overall conclusion is that while the global trend is expected to be a bit about 5 times more, there is significant effort of the Japanese government to keep relatively flat the national healthcare spending. And with this effort, Japanese government was promoting the share of generics, which within 10 years grow from over 40, about 36% to last year, 80.2% exactly. That was a significant effort, and the importance. So when considering entry of the Japanese market, is important to consider that Japan has only national health insurance system. There are no private health insurances. There are some life insurances which sometimes cover part of health expenses, especially to the life-threatening cases like cancer, for example. But typically, this is there is only one national healthcare system with spending of maximum by the patient of 30%, which is capped at some maximum cost, and the patients are very highly expecting that their treatment and drugs are covered by the health insurance system. Yeah, so overall health insurance system is important factor for considerations, also getting the reimbursement pricing. As it was mentioned in the introduction by Elisa, pharmaceutical market has also large trade deficit. And one of important factors which play here for the deficit is that Japanese companies were shifting manufacturing overseas. So when even the Japanese companies, when they import products to Japan, this is accounted as an import. So it contributes to the trade deficit, and manufacturing, domestic manufacturing is insufficient to cover the needs of the Japanese market. An important point also to understand is that Japanese market is increasing drug laws, and this is something different, which is this is something different from the drug lag. So drug lag was typically the delay when the innovative products, new products coming from abroad could hit Japanese market. It was typically longer than United States and Europe, but Japanese government was aware of this. They made really great effort
to reduce this this drug lag, which now is basically inexisting, is comparable to what you can observe in the United States and Europe. But drug laws is something different. So the global trend is that most of new drugs, innovative drugs, are now developed by small biotechnology companies, and typically from the United States, North America, and Europe. And those companies tend to be small. They do not have the capacities and budgets as large pharmaceutical companies. And when considering launching their products on market, they typically privilege American market and European market. Sometimes they forego Japanese market. So the applications are not even done for Japanese market. And this is described as a drug loss. Fortunately, Japanese government is aware of this issue and working on the policies to reduce the drug loss, which will be also playing to the advantage of foreign companies interested in the Japanese market. Thinking about therapeutic categories, due to the aging society, by far cancer is the largest bucket of spending, followed by diabetes. The growth here is also substantial, and what you see in this table is pretty much in line with what you can observe on the markets of other developed countries. Thinking about players on the market, there is a number of Japanese companies, some of them relatively large and having substantial sales, but there is also very strong presence of foreign companies, many names which you are certainly familiar with. Japanese smaller companies tend to be, however, focused more on long-listed products and generics, while foreign companies are mainly those which tend to bring new products, innovative products to the Japanese market. A few words about the trends, ongoing trends, and looking forward forward-looking trends in pharmaceutical market. So Japanese government is while trying to keep under control the overall spending on healthcare, is trying to reshape the structure and how the cash flows are redistributed among players in the market. And while having quite aggressive approach to reduction of the pricing and reimbursement of long listed products or products which otherwise were recognized having which have had already success on the market, and the money saved on those products are redirected to a better pricing of innovative products. And the Japanese government is aware that those products coming mainly from foreign markets, foreign countries, foreign companies, and this is encouraging actually for Japanese, foreign companies having such innovative products when they are thinking about Japanese market. Also, with the increasing perspective of regenerative medicine, cell and gene therapies, vaccines, so here also Japanese government is preparing policies to facilitate domestically development of those technologies, but also facilitating the entrance of foreign product to Japanese market. Also, the on the regulatory side, typically Japanese government was demanding data from Japanese populations from clinical trials, but they are now more harmonizing those frameworks with what you know from EU and United States. And some of those stricter comments are dropped. Even recently, just recently, Japanese government eased those policies to allow
some results without without results sorry without data on Japanese population. And concerning the OTC market, there is a reform to allow sales of the OTC drugs online. That this is still impossible still in Japan, and also to ease the the marketing overall of OTC products by looking at what is going on foreign markets. These are all the positive trends which can facilitate entry of foreign companies to Japan, Japan's pharmaceutical market. I would like to mention also about one more trend, which is about stagnating domestic R&D. As you can see on the graph on the on the left, the R&D spending of Japanese companies domestically is relatively low, and with the expectation of new products discoveries also being relatively low. So those graphs do not tell the full story. A few important points are also related to the Japanese companies making bets abroad. They invest abroad into biotech companies, making investment funds in the United States more than in Japan, because Japan doesn't have yet very well developed tissue, I would say, of startups and domestic biotechnologies companies, while many of those companies are driving now innovation. But Japanese companies are pretty much active, and the larger companies try to be also very active internationally, and they develop innovation also abroad, which then is imported to Japan. I would like also to add or stress the points about the important role of the distributors on the Japanese medical devices market, but also of the pharmaceutical markets. When you will be considering your entry to Japan. So overall, at the first approximation, the regulatory processes are structured in relatively similar way in EU and Japan, but there are of course details which differ. But roughly speaking, for a medical device, it's the same system with class 1, 2, 3, 4. With the class one, the safest product, which is are based on self-declaration, and then with predicated devices and so on, which you know from Europe and United States. But the details make those navigating in the regulatory system relatively difficult in Japan, and it's highly recommended to work closely with the distributors, especially the key consideration. At the beginning is who will be the marketing authorization holder, and this role is very, very important, and the distributors can do this in Japan for the foreign companies, and they can be helpful not only for the logistic and finance typically what also in Western world companies do, but also they have a very important role in provision of the information and to promotion of the sale of the sales. They keep very close relations with the about 170,000 of various medical institutions, hospitals, general practitioners, clinics, and help manage the inventory and cash flows and various associated risk of doing business in Japan. So with this slide, I would like to conclude. Thank you very much for your attention. Dziękujemy bardzo panu Gerardowi Lipowskiemu za tak zwięzłą charakterystykę japońskiego rynku. Mam nadzieję, że przybliżyła ona państwu ten rynek. Bardzo ważne jest właśnie, aby ten rynek dobrze rozpoznać, zanim na niego się wejdzie, zanim zacznie się na nim działać. Nasze biuro ZBH w Tokio pełni właśnie taką funkcję łącznika między polskim biznesem a
japońskimi partnerami. Dziękuję jeszcze raz bardzo panu Gerardowi za tą prezentację i teraz chciałabym zaprosić przedstawiciela PAIH, zespołu ekspertów branżowych, panią Katarzynę Panfil-Gaworską i później pana Piotra Kucharczyka z biura ZBH w Tokio o krótkie prezentacje na temat tego, w jaki sposób nasza agencja wspiera polskich przedsiębiorców w stawianiu pierwszych kroków na zagranicznych rynkach, w tym właśnie na rynku japońskim. Pani Katarzyno, zapraszam panią do prezentacji. Dzień dobry Państwu. Widać mnie i słychać? Tak. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie prowadzić ten webinar. Cieszę się również z tak licznie zalogowanych. Z częścią z Państwa już się znam, z częścią nawet jesteśmy na tym. Mieliśmy przyjemność współpracować przy wielu wartościowych projektach. A teraz przez chwilkę opowiem o tym, jak działa PAIH. Wiem, że część z Państwa już wie, ale być może odkryjemy jakieś karty, o których jeszcze Państwo nie wiedzieli. Przełączam się zatem za prezentację i bardzo proszę o informację, czy wszystko widać. Tak jest, widzimy także Super. prezentację. Super, mam nadzieję, że tak. Proszę Państwa, ja jestem menadżerem zespołu ekspertów branżowych w PAIH-u. To oznacza, że cały nasz zespół opiekuje się przeróżnymi branżami w naszej instytucji. Ja osobiście odpowiadam za branżę biotechnologiczną i farmaceutyczną, stąd moja obecność dzisiaj z Państwem. PAIH jest instytucją otoczenia biznesu. To jest bardzo istotna informacja, bo wiem, że często bywa taka konfuzja. Państwo w firmach trochę nas mylą, PAIH z PARP-em i tak dalej. Jakby mamy tego świadomość. Dlatego myślę, że te nasze prezentacje też trochę rozjaśniają sprawy. Ja od razu może przejdę do tego, jakby już konkretnie, czym PAIH się zajmuje. Trzeba zacząć od tego, że działamy jakby w trzech sektorach. Pierwszym sektorem, najnowszym tak naprawdę, tym, który spowodował, że PAIH jako PAIH istnieje, to jest eksport, czyli wsparcie polskiego eksportu. Oczywiście skupiamy się na MŚP, ale to nie oznacza, że nie obsługujemy, czy też nie współpracujemy. Pracujemy z dużymi firmami jak najbardziej. Szczególnie zdajemy sobie sprawę z tego, że w sektorach i branżach innowacyjnych niezwykle ważne jest to, żeby, że tak powiem, pozwalać tym dużym i tym prężnym, mówiąc kolokwialnie, ciągnąć za sobą resztę. Proszę się nie obrażać oczywiście za te określenia. One są biznesowo bardzo trafne, a ja chciałabym jedynie podkreślić, że nie ma takiej polskiej firmy, która nie mogłaby skorzystać z naszej pomocy. Drugą nogą, taką powiedziałabym historyczną PAIH-u, za czasów, kiedy PAIH był jeszcze PAIH-em, to są oczywiście inwestycje. Początkowo zadaniem PAIH-u było ściąganie dużych inwestycji zagranicznych do Polski. W tym momencie wspieramy również inwestycje polskie, czyli inwestorów polskich inwestujących na terenie naszego kraju, ale także poza granicami naszego kraju, czyli wtedy, kiedy firmy polskie lub konsorcja polskie chciałyby zainwestować za granicą, wtedy też jak najbardziej jesteśmy pomocni. Oczywiście należy pamiętać, że jesteśmy częścią administracji publicznej, a to oznacza fakt, że jesteśmy w stanie również pomagać w kontaktach z administracją publiczną w innych krajach. W PAIH-u mówimy, że PAIH nigdy nie śpi, a to dlatego, że posiadamy ponad 50 biur rozsianych po całym świecie i tak naprawdę pracujemy w każdej strefie czasowej. Także krótko mówiąc, gdy my w Polsce kładziemy się spać, gdzieś na świecie ktoś wstaje, żeby pracować. W związku z tym oczywiście jest to niesamowita przewaga posiadanie tych biur. Pokrótce. Oczywiście są Państwo w stanie wyobrazić, co z tego wynika, a część z Państwa już miała pewnie przyjemność korzystać z pomocy biur zagranicznych PAIH.
Natomiast najważniejsze jest to, że biura są umiejscowione, są po prostu na miejscu. To są ludzie, którzy doskonale znają specyfikę danego kraju. Oczywiście znajomość języków lokalnych jest niewiarygodnie ważna, uwarunkowań biznesowych, ale też zdają sobie sprawę z tego, jakie są branże kluczowe na danych rynkach i w danych regionach. My w PAiH-u staramy się pracować oczywiście zespołowo i w obsłudze firm chcących w szczególności eksportować działamy w ten sposób, że jakby łączymy siły. W moim zespole ekspertów branżowych nie ma takiej siły, żeby każdy z nas znał się na każdym regionie na świecie. W związku z tym specjalizujemy się w branżach. Co to oznacza? Jesteśmy blisko z firmami, znamy firmy, znamy problemy, uwarunkowania, dążenia. Jesteśmy w stanie dość szybko zdiagnozować jakby potrzeby firmy eksportowe i jak najskuteczniej pomóc. Z drugiej strony, w żadnym biurze zagranicznym handlowym nie ma osoby, która znałaby się świetnie na wszystkich branżach. Co to świetnie zna się na swoim regionie. W związku z tym, mówiąc już bardzo obrazowo, jeżeli jest firma, powiedzmy, biotechnologiczna, która chce coś robić na rynku, załóżmy, amerykańskim, to wtedy łączymy siły. Ekspert branżowy i biuro w danym regionie. Oczywiście mamy mnóstwo narzędzi i przeróżnych instrumentów, za pomocą których możemy Państwa wspierać. To są oczywiście webinaria. Takie jak dziś, ale oczywiście ta nasza misja to jest również edukacja, informowanie państwa. Informacja jest niezwykle ważna w dzisiejszych czasach. Wiemy też bardzo często, jak dużo może kosztować. W związku z tym podkreślam to, że mnóstwo, że tak powiem, informacji nieodpłatnych, bo one nie są darmowe, one są po prostu nieodpłatne dla państwa, jesteście w stanie państwo, że tak powiem, wycisnąć z nas. To są przykłady webinarów, które organizujemy, między innymi. Jednym z najsłynniejszych takich cyklów webinarów, które cieszy się ogromnym powodzeniem, to jest ABC eksportu. Czyli krótko mówiąc, to wszystko, co Państwo potrzebujecie wiedzieć i zrobić, żeby w ogóle do tego eksportu się przygotować. Ale oczywiście są bardzo specyficzne webinaria, bardzo często na bardzo wąskie tematy, te dotyczące regionów, jak i te dotyczące branży. Wszystkie te wydarzenia, jak i webinary są do wyszukania u nas na stronie. Ja tutaj w prezentacji podaję link konkretny, ale oczywiście jestem otwarta na Państwa, jeżeli chodzi o kontakt. Zapraszam do kontaktu ze mną, jestem w stanie oczywiście wskazać te najważniejsze informacje. Tak wygląda wyszukiwarka. Ona jest dość intuicyjna, można wyszukiwać wszelkiego rodzaju wydarzenia, nie tylko webinaria. To akurat to, co Państwo widzicie, to jest webinarium po kraju, po branży, po dacie. W związku z tym nic Państwo nie przegapicie. Jest to bardzo fajne narzędzie, które serdecznie Państwu polecam. Jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, to oczywiście trzeba pamiętać o tym, że nasi specjaliści i eksperci, którzy na co dzień pracują w zagranicznych biurach handlowych, są oczywiście w stanie wspólnie z pracownikami centrali, tak zwanej regionów oraz ekspertami, przygotować dość kompleksową informację i odpowiedź na państwa pytania. Natomiast to nie chciałabym teraz wchodzić w szczegóły. Tak jak mówię, zapraszam oczywiście do kontaktu, jesteśmy w stanie pomóc. To są przykłady również przeróżnych działalności edukacyjnych, które prowadzimy. Przygotowujemy krótkie analizy, podsumowania. Jak najbardziej, to jest akurat przykład kierownika naszego biura, zagranicznego biura handlowego w Frankfurcie, który akurat prowadził taki podcast, więc dużo takich aktywności, że tak powiem, wykonujemy. Tym bardziej zachęcamy gorąco Państwa do śledzenia naszej strony, ale nie tylko naszej strony, ponieważ w ramach zadań wyznaczonych nam przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzimy również portal trade.gov.pl. To jest takie miejsce, w którym myślę, że otrzymają Państwo naprawdę mnóstwo bardzo wartościowych informacji. To jest przykładowa oczywiście strona startowa. Zarówno będziecie mogli Państwo przeczytać o tym, co
co się, że tak powiem, dzieje, co planujemy, co się już wydarzyło, ale nie tylko są to wydarzenia, jakby, w których PAIH bierze udział. Często mówimy, piszemy o wydarzeniach, które po prostu polecamy, o których wiemy, że są wartościowe, o których wiemy, że warto, żebyście Państwo w nich uczestniczyli. My nie jesteśmy mimo wszystko, choć nie jesteśmy najmniejszą instytucją, nie jesteśmy w stanie uczestniczyć w każdym wydarzeniu. Niemniej jednak jesteśmy w stanie je rekomendować i informować Państwa o tym, gdzie warto być i co warto przeczytać. Oprócz tego na koniec, bo tak jak obiecałam, będę się streszczać, na koniec chciałabym jeszcze słów kilka powiedzieć o PAIH Forum Biznesu, czyli o takim wydarzeniu dla nas najważniejszym. My to nazywamy świętem PAIH-owym. Z reguły w październiku. Do tej pory na Stadionie Narodowym organizowaliśmy najważniejsze dla nas w roku wydarzenie. To jest takie wydarzenie, podczas którego każdy przedsiębiorca może się nieodpłatnie zarejestrować i nas odwiedzić, a my z naszej strony ściągamy absolutnie wszystkich pracowników PAIH, którzy na co dzień pracują w wszystkich zakątkach świata, do Warszawy. Są wtedy do Państwa dyspozycji. Oprócz tego mamy szeroką ofertę przeróżnych paneli dyskusyjnych i myślę, że warto uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo przypuszczam, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. W tym roku oczywiście też takie organizujemy i będziemy naturalnie Państwa informować w odpowiednim czasie o tym, co się będzie u nas działo. W związku z tym, co powiedziałam, że PAIH nigdy nie śpi, u nas jest po 10:00, w Japonii zdaje się dobiega 17:00, w związku z tym to jest czas, żebym mogła oddać głos mojemu koledze Piotrowi, który na co dzień wspiera Państwa w Zagranicznym Biurze Handlowym w Tokio. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Kasiu, i zapraszam Piotra do powiedzenia o tym, jak ZBH bezpośrednio może wspierać naszych przedsiębiorców w Japonii. Dzień dobry, chciałbym tylko poprosić o potwierdzenie, czy wszystko widać dobrze? Tak, widać bardzo dobrze. Dobrze, więc nazywam się Piotr Kucharczyk i mam dzisiaj przyjemność reprezentować Zagraniczne Biuro Handlowe w Tokio i chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, jak ZBH Tokio wspiera działalność polskich przedsiębiorców w Japonii. A więc tutaj już ten slajd, który widzieli Państwo na poprzedniej prezentacji. PAIH, czyli trzy kluczowe filary: eksport, inwestycje i partnerstwo i promocja. Jeśli chodzi o Zagraniczne Biuro Handlowe, to naszym głównym zadaniem jest właśnie wspieranie tego pierwszego filaru, czyli wsparcie polskiego eksportu ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Myślę, że większość z Państwa tutaj właśnie należy do tego sektora MŚP. Jeśli chodzi o sieć zagranicznych biur handlowych, tak jak już było wspomniane, jesteśmy obecni na najważniejszych rynkach na całym świecie. Nasze kompetencje to również, jak było wspomniane, znajomość lokalnej specyfiki, kultury i uwarunkowań biznesowych, znajomość języków lokalnych, co jest przede wszystkim bardzo ważne właśnie tutaj w Japonii, gdzie znajomość języka angielskiego niestety nie stoi na najwyższym poziomie, oraz identyfikacja kluczowych branż na poszczególnych rynkach. Jeśli chodzi o pakiet eksportera, czyli pakiet usług, z których mogą Państwo skorzystać, to możemy Państwu pomóc ocenić potencjał eksportowy tutaj w Japonii, przygotować pakiet informacyjny, czyli jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące szczególnej branży, to możemy znaleźć na niej odpowiedź lub przynajmniej udzielić Państwu informacji na temat wartościowych źródeł informacji. Jeśli Państwo przyjeżdżają do Japonii i być może starają się umówić jakieś spotkania, możemy postarać się zapewnić wsparcie instytucjonalne i postarać się umówić takie spotkanie B2B. Natomiast dwie usługi, na których chciałbym się bardziej skupić, to organizacja misji biznesowych oraz opracowanie listy partnerów biznesowych, czyli wydaje mi się, że coś, co na pewno Państwa bardzo zainteresuje. Jeśli chodzi o opracowanie listy partnerów biznesowych, to najpierw ważna informacja, wprowadzić produkt na rynek japoński może jedynie podmiot na nim zarejestrowany. Oznacza to, że mogą Państwo zastosować dwie strategie, starając się wejść na rynek japoński. Pierwszą z nich jest rozpoczęcie działalności gospodarczej w Japonii. Jeśli to jest Państwa strategia, to tutaj byśmy Państwa Japan External Transaction, czyli JETRO, jest to japoński odpowiednik Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Tak jak PAIH wspiera inwestycje zagranicznych podmiotów w Polsce, tak JETRO wspiera zagraniczne inwestycje, również polskie w Japonii. Druga strategia to współpraca z japońskim importerem. I tutaj właśnie ważna byłaby rola ZBH Tokio, która pełniłaby rolę łącznika pomiędzy polskim producentem a japońskim importerem.
Żeby doprowadzić do tego połączenia, potrzebowalibyśmy od Państwa materiały marketingowe. Przede wszystkim pitch marketingowy w języku angielskim, lub jeśli Państwo mają, to w języku japońskim. Czyli po prostu informacje dotyczące firmy, czym firma jest, jakie produkty oferuje, co wyróżnia firmę oraz jaki jest potencjał firmy na rynku japońskim. Drugi punkt to oczywiście katalog produktowy w języku angielskim. My te materiały zbierzemy i później udostępnimy do naszej sieci kontaktów. Często pojawia się natomiast prośba, żeby wysłać Państwu listę dystrybutorów, a sami się Państwo skontaktują. Jeśli chodzi o rynek japoński, to udostępnianie danych kontaktowych innym osobom bez zgody tej osoby nie jest mile widziane, dlatego my nie praktykujemy tego. Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszej sieci kontaktów, to my będziemy pełnili rolę pośrednika, czyli otrzymamy od Państwa materiały i to my roześlemy je japońskim przedsiębiorstwom. Jeśli japońskie przedsiębiorstwo wyrazi zainteresowanie oraz wyrazi zgodę na udostępnienie danych, to my jak najbardziej te dane Państwu przekażemy, ale tylko wtedy, kiedy właśnie strona japońska wyrazi zainteresowanie podjęciem rozmów. Wtedy już Państwo zostaną połączeni i będą mogli Państwo bezpośrednio prowadzić rozmowy ze stroną japońską dotyczące szczegółów oferty czy w dalszej perspektywie szczegółów kontraktu. Drugi punkt, czyli organizacja misji biznesowych. Warto tutaj pamiętać, że uczestnictwo w targach jako wystawca to jeden z najlepszych sposobów na nawiązanie kontaktów biznesowych w Japonii. Często organizujemy polskie stoiska narodowe na różnych targach branżowych i uczestnictwo w takim stoisku gwarantuje wydzielony element zabudowy do prezentacji oferty czy produktu Państwa firmy, możliwość skorzystania ze strefy wspólnej na stoisku, między innymi do odbywania spotkań B2B, czy pomoc tłumacza polsko- lub angielsko-japońskiego. Tak jak wspomniałem, język angielski nie zawsze wystarczy na rynku japońskim, więc warto mieć na wszelki wypadek możliwość skorzystania z ofert, z usług tłumacza. Jeśli chodzi o informacje na temat rekrutacji na poszczególne wydarzenia branżowe, to pojawiają się one na stronie oficjalnej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w newsletterze oraz na mediach społecznościowych PAIHU. Jeśli chodzi o ZBH Tokio, to w danym roku z reguły organizujemy 4-5 projektów promocyjnych. W 2024 roku do tej pory była to branża kosmetyczna, sektor IT oraz startupy. Tutaj również mogą Państwo, tutaj jest screenshot ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, mogą Państwo sprawdzić, jakie są nadchodzące wydarzenia oraz w jakich terminach prowadzone są do nich rekrutacje. Tutaj oczywiście nie mówię tylko o rynku japońskim, ale również o innych krajach, gdzie działają ZBH. Jeśli chodzi o program promocji Expo 2025, to niedawno na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii został opublikowany program promocji Expo, gdzie są, podkreślam słowo, planowane inicjatywy dotyczące wydarzeń targowych. Jeśli chodzi o sektor medyczny i farmaceutyczny oraz wydarzenia organizowane w Japonii, to są to MedTech Japan oraz Japan Health. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, Piotrze. Będziemy mieć dzisiaj jeszcze też dwie kolejne osoby, które będą się z nami łączyły z Japonii, z Osaki. Teraz właśnie chciałabym przejść do tej części naszego webinaru, który będzie poświęcony już bezpośrednio programowi gospodarczemu oraz partnerskiemu na Expo, bowiem tak jak Państwo przed chwileczką usłyszeliście, w Tokio oczywiście mamy nasze przedstawicielstwa. Natomiast zbliżające się za niecały rok Expo będzie też okazją do wzmocnienia naszej obecności, która ma służyć oczywiście wsparciu polskich przedsiębiorców w samym regionie Kansai w Osace. Za chwilę poproszę moją koleżankę, panią Agatę Bogdańską, o przedstawienie właśnie szczegółów programu gospodarczego i partnerskiego. Zachęcam Państwa do uważnego śledzenia tej prezentacji, bowiem podanych zostanie bardzo wiele szczegółów związanych z tym, w jaki sposób będziemy mogli Państwa wspierać podczas tego półrocznego wydarzenia, jakie będą organizowane misje, jakie targi w Japonii, w jaki sposób właśnie Państwo jako przedsiębiorcy możecie też wykorzystać tą międzynarodową wystawę do tego, aby rozpocząć swoją działalność w Japonii, nawiązać kontakty. Nasza agencja postara się stworzyć Państwu wiele okazji, zarówno podczas forów gospodarczych, jak i różnego rodzaju innych
wydarzeń dedykowanych dla także Państwa branży. Po Pani Agacie z kolei zaproszę naszych dwóch gości z Japonii, z Osaki, którzy powiedzą o tym, jak ważnym regionem Kansai jest także dla firm z branży medtech i z branży farmaceutycznej. A także przygotowaliśmy dla Państwa właśnie za pomocą naszych japońskich gości bardzo ciekawą prezentację dotyczącą pawilonu Osaka Healthcare, bowiem jeden właśnie z pawilonów będzie dedykowany Państwa branży. To teraz zapraszam już Panią Agatę Bogdańską, eksperta w Departamencie Wystawy Expo, o zaprezentowanie oferty Pajku przy okazji dla biznesu na Expo 2025 w Osace. Pani Agato, zapraszam. Dziękuję bardzo, Małgosiu. Dzień dobry Państwu. Jeszcze tylko potwierdzimy, czy za chwilę będzie widać mój ekran. Czy potwierdzisz mi, Małgorzato, czy wszystko widać prawidłowo? Tak, bardzo dobrze widać. Super, dziękuję bardzo. Więc jeszcze raz dzień dobry Państwu. Ja mam dzisiaj nieukrywaną przyjemność przedstawić Państwu komponenty programu gospodarczego w ramach obecności Polski na wystawie Światowej Expo. Dlatego pozwolę sobie zrobić najpierw mały wstęp, czym są wystawy światowe, czym jest Expo w Osace. I mówiąc o tym wydarzeniu, mówimy o wydarzeniu, które jest organizowane od 1851 roku, czyli jest to jedno z najstarszych i największych wydarzeń kulturalno-gospodarczych na świecie, które ma na celu zrzeszać kraje z całego świata po to, aby mogły się pochwalić i podzielić swoim dorobkiem kulturalnym, naukowym i technicznym. W tej chwili organizacja zrzesza ponad 179 krajów, to jest absolutnie imponującym wynikiem, i organizują takie wystawy światowe co 5 lat, a każda wystawa trwa 6 miesięcy, czyli aż pół roku. Każdy kraj, który ma ochotę być organizatorem takiej wystawy światowej, musi wystąpić tutaj w konkursie, jest wybierany przez kapitułę krajów, kraj, który będzie organizatorem danej edycji Expo, i każdy kraj stara się o to, żeby być jak najbardziej zapamiętanym, prześcignąć poprzednią wystawę, żeby być jeszcze bardziej wspaniałym, doniosłym, zapamiętanym jeszcze bardziej i jeszcze lepiej. Chociaż tak naprawdę chyba ludziom najczęściej jednak z wystawą światową kojarzy się zbudowana przy okazji wystawy światowej w 1900 roku wieża Eiffla w Paryżu. Oczywiście kolejne Expo, które się wydarzy w przyszłym roku już, nie zwalnia tempa, również postawiła sobie bardzo ambitne cele, a mianowicie organizator japoński dedykował na wystawę całą wyspę. Wyspę o wdzięcznej nazwie Yumeshima, czyli Wyspa Marzeń, Wyspa Snów. Na tej wyspie właśnie będzie się odbywało pół roku obecności 160 krajów na Expo. Bramy Expo otworzą się 13 kwietnia, zamkną się dla zwiedzających 13 października, czyli równo będziemy pół roku prezentować nasz kraj w różnych odsłonach na Yumeshimie. Natomiast to, co jest jedną z bardzo ważnych kwestii, to pod hasłem przewodnim organizatora projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia, gdyż każda wystawa światowa takie hasło, znaczy nie takie, ale swoje własne hasło posiada. Tutaj Państwo mogą zobaczyć wizualizację wyspy, jak będzie docelowo wyglądała po tym, jak już wszystko zostanie przygotowane i wybudowane. Wyspa posiada, ma 155 hektarów wielkości, jest podzielona na trzy strefy, strefę zieleni, pawilonów i wody, a ring, który Państwo widzą po środku, po wybudowaniu będzie największą drewnianą budowlą na świecie. Zwiedzający będą mogli chodzić po jego powierzchni na samym szczycie i urządzić sobie dwukilometrowy spacer, obserwując wszystko z góry. Tego tutaj co prawda nie widać, natomiast jedną z dróg, którą będzie można się dostać na teren wystawy, będzie poprzez most, metro, które się właśnie buduje, i specjalne taksówki latające. Tutaj mamy z kolei wizualizację naszej chluby, naszej dumy, czyli naszego polskiego pawilonu. I to, co warto wiedzieć o naszym pawilonie. Drodzy Państwo, w pawilonie będzie się znajdowała tak zwana stała ścieżka zwiedzania. Najlepiej to można porównać do, myślę, takiej wystawy
wystawy imersyjnej połączonej z Centrum Nauki Kopernik. Naszym celem jest przedstawienie w pawilonie tego, co w Polsce mamy najlepszego, zarówno pod kątem nauki, technologii, sztuki, ale też oczywiście gospodarczym. Natomiast to, co jest bardzo ważne i jakby tutaj tej zasady nie łamiemy, nie jest to miejsce, gdzie mamy stoiska. Czyli nie tylko tak jest w polskim pawilonie, generalnie to jest taka reguła wszystkich krajów uczestniczących, że pawilony mają służyć do tego, żeby się chwalić tym, co jest najlepsze, natomiast nie w sposób targowy, czyli nie ma stoisk. To, co jeszcze będziemy mieć w pawilonie, to oczywiście będzie restauracja z polskimi smakami, będzie też sklepik z polskimi pamiątkami oraz w sercu pawilonu będzie kameralna sala koncertowa, gdzie będzie wybrzmiewała codziennie, 3 razy dziennie muzyka chopinowska. I muzyka chopinowska wydała nam się absolutnym must-have'em w pawilonie, dlatego że naszym z kolei hasłem przewodnią obecności Polski na Expo jest Polska dziedzictwo, które napędza przyszłość. I jest to nawiązanie do genu kreatywności, zarówno w tym aspekcie kulturowym, ale też właśnie sztuki, muzyki, która akurat muzyka chopinowska jest właśnie pięknym, łączącym wspólnym mianownikiem kraj kwitnącej wiśni oraz nas Polaków, ale również ten gen kreatywności, który się objawia w naszych polskich produktach, markach, w technologii i oczywiście w gospodarce. I dzisiaj właśnie o programie gospodarczym opowiem Państwu trochę więcej, natomiast dobrze, by Państwo mieli też świadomość, że w ramach obecności Polski na Expo my tych programów realizujemy aż 8. Będziemy promować zarówno polską naukę, będą też z nami polskie regiony, czyli urzędy marszałkowskie, pracujemy w tym celu z województwami, będzie promocja polskiej turystyki i sportu oraz program dyplomatyczny. Ale tak jak obiecałam, dzisiaj skupiamy się na promocji gospodarczej. Promocja gospodarcza tak naprawdę powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy są zainteresowani ekspansją na rynek japoński. Ponieważ okazja do tego, aby się wypromować bądź wzmocnić swój wizerunek na rynku japońskim właśnie przy okazji wystawy światowej w Osace jest jedna, jedyna i więcej takowej nie będzie. Mamy zdefiniowane 6 branż strategicznych. Oczywiście jedną z tych branż jest branża medyczno-farmaceutyczna, ale mamy też uszyty program odpowiednio dla pozostałych branż strategicznych. Mówiąc pokrótce, są to branża rolno-spożywcza, w tym agritech, kosmetyczna, zielonych technologii, w tym wodorowa, gamingowa i IT fintech. Natomiast dzisiaj skupiamy się oczywiście na Państwa sektorze. Program został zbudowany w ten sposób, aby przygotować Państwa nie tylko pod kątem merytorycznym, i tutaj się absolutnie zgadzam ze słowami przedmówczyni pani Katarzyny Panfil, czyli informacja jest najbardziej drogocennym zasobem na rynku, czyli po to tworzymy właśnie webinary i seminaria, żeby przedsiębiorców uzbroić najpierw w odpowiednie informacje i w taki zasób, z czym mogą się spotkać na rynku japońskim. Oprócz tego będziemy realizować misje biznesowo-dziennikarskie, programy unijne, program partnerski i to wszystko realizujemy od zeszłego roku, w tym roku i jeszcze w przyszłym roku przed Expo oraz mamy kolejne działania, które są przewidziane na czas trwania Expo, naszej obecności na wystawie światowej oraz na czas po zamknięciu bram Expo. Zaczynamy oczywiście od tego, żeby się edukować i w ten sposób 11 stycznia zaczęliśmy program webinariów. Zaczęliśmy od seminarium, które było w formule hybrydowej. Przedstawiliśmy w ogólnym zarysie specyfikacje rynku japońskiego, instytucje, które się tam znajdują, gdzie można szukać pomocy, jakie są trendy rynkowe. Idąc kolejną realizacją programu, każda z branż rokujących na Japonii ma swój dedykowany webinar, stąd dzisiejsze nasze spotkanie. I tak 20 listopada będziemy organizować seminarium podsumowujące cykl webinarów, na który serdecznie Państwa zapraszam. Będzie ono również tak jak spotkanie styczniowe w formule hybrydowej. Będzie ono w stacjonarnie odbywało się w Warszawie. Serdecznie Państwa zapraszam. Będzie to fantastyczna okazja do porozmawiania z praktykami i zadania pytań ekspertom. Kolejnym aspektem, który realizujemy, są misje biznesowo-dziennikarskie. Słowem wstępu, misje biznesowo-dziennikarskie są to wizyty japońskiej delegacji biznesmenów z Japonii do Polski. Planujemy ich około 10 plus 2 dziennikarzy z państwa sektora, również z Japonii. Wizyta powinna trwać między 5 a 7 dni. Jesteśmy właśnie w trakcie budowania agendy. Oczywiście się z Państwem podzielimy, jak już będzie gotowa. I misja będzie planowana na
marzec bądź początek kwietnia przyszłego roku i będzie ona skorelowana z jakimś dużym wydarzeniem targowym z państwa sektora, które się będzie odbywało wtedy w Polsce. Dodatkowo będą wizyty studyjne oraz spotkania B2B z przedsiębiorcami, mam na myśli państwa ze strony polskiej, z państwa ze strony japońskiej. Czyli tu będzie taki pierwszy punkt styku, kiedy mogą się spotkać przedsiębiorcy z Japonii i z Polski. Kolejnym aspektem, który już się dzieje i będzie się jeszcze dział w tym roku, to są dofinansowania, które mogą się Państwo starać w ramach uczestnictwa w wystawie Światowej Expo. Jednym z nich jest FENG i on ruszył w maju, 28 maja tego roku. Nabory jeszcze trwają do 19 czerwca, czyli tak naprawdę zostało nam stosunkowo niewiele czasu, natomiast jest w puli budżet 100 milionów. Warto jest się pochylić nad tematem konkursu, gdyż można dostać dofinansowanie zarówno na udział w targach, jak i na udział w forach, na udział w seminariach, na przyjazd, na obecność na wydarzeniach. Dodatkową opcją dofinansowania są polskie mosty technologiczne. Tutaj zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony pai.gov.pl, ponieważ tutaj nabory ruszą w grudniu tego roku. To, co się wydarzy z kolei już w trakcie naszej obecności Polski na Expo, to będą fora gospodarcze. Fora gospodarcze to są dwa największe wydarzenia gospodarcze, jakby zaznaczające polską obecność na wystawie światowej w charakterze takim biznesowym. Pierwsze planujemy 20 maja i będzie to Polsko-Japońskie Forum Eksportowe, drugie będzie 30 września, Forum Inwestycyjne. Jedno i drugie forum mają bardzo podobną formułę, zakładają 300 uczestników przedstawiających, reprezentujących biznes, instytucje rządowe, środowisko naukowe, opiniotwórcze, media, z czego na forum eksportowym będziemy się troszkę mocniej skupiać na branży spożywczej, plus to, co warto wiedzieć, będzie tam też strefa pitchingowa, czyli oprócz sceny głównej, gdzie będą główne panele, będą obok pomniejsze sceny, gdzie w systemie Silent Disco będą mogli uczestnicy wysłuchać z tej sceny tych przemówień, na które będą mieli ochotę. Więc trzeba się dobrze przygotować, żeby zachęcić uczestników do słuchania. Natomiast zaraz obok będzie znajdowała się strefa B2B, gdzie za pomocą aplikacji matchmakingowej będzie można od razu spotkać się na spotkanie i porozmawiać z wybranymi gośćmi. Na forum inwestycyjnym będziemy z kolei skupiali się troszkę mocniej na branży wodorowej, ale cała inicjatywa będzie dosyć podobna, czyli do około 300 osób na evencie. Dodatkowo oprócz forów mamy wydarzenia branżowe. Wydarzenia branżowe tak naprawdę są wydarzeniami, które są dedykowane dla każdej z branż z osobna, czyli tak jak fora są dedykowane i tam będziemy promować każdą z sześciu branż rokujących na rynek japoński, tak, wydarzenia branżowe to są już stricte pod każdy z sektorów rokujących na Japonię. I tak dla Państwa będziemy je organizować w okolicach czerwca przyszłego roku, a dlatego, że chcemy je skorelować razem z targami, które się będą odbywały na terenie Japonii Japan Headed. Czyli w idealnym świecie chcielibyśmy, aby przedsiębiorca mógł skorzystać zarówno ze stoiska narodowego na Japan Health oraz z specjalnego seminarium dedykowanego dla jego branży. Dodatkowym aspektem jest konkurs do programu partnerskiego. I tutaj on powstał na kanwie zapytań przy edycji Expo w Dubaju, gdzie przedsiębiorcy po prostu sami do nas zgłaszali chęć większego zaangażowania, że mają więcej pomysłów, że chcieliby coś więcej z nami współpracować, ale nie bardzo wiedzą jak. I na tej kanwie powstał konkurs programu partnerskiego, czyli dla firm, którzy chcą zacząć budować swój wizerunek, w tym wypadku akurat na rynek japoński, bądź go wzmacniać, bo zaczęli tam już jakieś relacje, ale na tle całej konkurencji, która bije do Japonii, chcieliby jednak coś więcej z tego programu mieć. I tak oferujemy Państwu trzy typy partnerstwa. Dwa są stricte barterowe, czyli tak jak mamy kategorię partnerstwa wyposażenia pawilonu, tak jak wspomniałam, pawilon nie ma miejsca na stoiska. Natomiast troszkę zrobiliśmy ukłon w stronę przedsiębiorców, bo zrobiliśmy taki wykaz elementów, które w pawilonie i tak się pojawią. Więc zachęcam do wejścia na stronę expo.gov.pl. Tam mamy wykaz takich elementów wyposażenia pawilonu i na przykład mogą być to elementy zastawy stołowej, mogą to być przekąski, mogą to być elementy garderoby. I w ten sposób można stać się partnerem wyposażenia pawilonu. Myślę, że Państwa będzie bardziej interesowała druga kategoria partnerstwa, a mianowicie partnerstwo przy wydarzeniach towarzyszących. Gdyż tak jak Państwo już mogą myśleć o
budowaniu strategii na rynek japoński, w jaki sposób budowania Wam wizerunku, zachęcam do spojrzenia na katalog wydarzeń towarzyszących, które się będą odbywały, ponieważ oprócz tego, o czym opowiedziałam Państwu w ramach programu gospodarczego, będzie realizowane też mnóstwo innych programów, mnóstwo innych wydarzeń, typu Dzień Polskiej Kultury, Dzień Polskiej Turystyki i Sportu, Dzień Fryderyka Chopina, Dzień Ziemi Gór, Dzień Flagi, Dzień Morza, jest tego absolutnie bardzo dużo. Zachęcam do spojrzenia na cały wykaz, ponieważ to działa też jako inspiracja do tego, żeby zgłosić się w ramach partnerstwa przy wydarzeniu towarzyszącym. Zarówno pierwsza, jak i druga kategoria tego partnerstwa, o którym wspomniałam, pawilonu i wydarzeń towarzyszących, jest to właśnie barter, to przedsiębiorca określa, do jakiej kwoty chce się zaangażować w partnerstwo, natomiast nie może to być kwota wyższa niż 120 tysięcy złotych. Trzeci typ partnerstwa to jest stricte sponsoring. Sponsoring został tak naprawdę zdefiniowany dla firm, które z racji rangi danego wydarzenia chcą zostać jego sponsorem. I tutaj mówimy o takich dużych wydarzeniach, takich najbardziej pożądanych na Expo, są to dni narodowe, na przykład Dzień Narodowy, czy na przykład recitale chopinowskie. I tutaj sponsoring zaczyna się już od 150 tysięcy złotych i faktycznie zachodzi zjawisko przelewania określonej kwoty na konto PAIH, z której my się później rozliczamy zgodnie z umową, czy wszystkie czynności zostały dokonane. Na co trzeba liczyć we współpracy z nami, jakie są etapy, jeżeli chodzi o program partnerski? Otóż w pierwszej kolejności Państwo zainteresowani programem partnerskim wysyłają formularz zgłoszeniowy. Po każdym miesiącu, po każdej turze zbiera się komisja konkursowa, która ocenia wszystkie zgłoszenia z danej tury. Każdy wniosek jest oceniany indywidualnie i oddzielnie pod kątem zgodności z koncepcją programową czy wskazania odpowiednich celów współpracy w ramach EXPO. Po ocenie zgłoszeń się z Państwem kontaktuję i informuję o wynikach posiedzenia komisji. A ci, którzy się zakwalifikowali do kolejnego etapu, rozmawiamy o tym, co dalej będziemy razem robić. To, co się jeszcze wydarzy w tym roku, to jest podpisanie umów partnerskich oraz w przyszłym roku realizacja świadczeń, a jeżeli podpiszemy umowy wcześniej, to realizujemy te świadczenia również wcześniej. I teraz uwaga, bardzo ważna informacja, ponieważ w tej chwili trwa nabór do ostatniej tury naborów programu partnerskiego. Czyli do 30 czerwca zachęcam Państwa do zgłoszenia się do programu partnerskiego. To jeszcze się z niczym nie wiąże, nie podpisujemy żadnej umowy. Na razie zgłaszają Państwo swoje pomysły i chęć. My oczywiście zawnioskowaliśmy już o wydłużenie i kolejne tury do programu partnerskiego, natomiast na razie nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej. Jeszcze nie wiemy, kiedy by to się miało wydarzyć, a tak naprawdę im wcześniej zaczniemy rozmawiać o współpracy, tym wcześniej będziemy mogli te świadczenia dla Państwa zacząć świadczyć. I ostatni slajd, który chciałabym Państwu pokazać, to jest taki timeline działań dla Państwa branży, czyli to, co już zrobiliśmy, to, co się właśnie dzieje i to, co się wydarzy, ale w takiej bardzo podstawowej wersji. Czyli niektóre przedsiębiorstwa już się zapisali do programu partnerskiego, za co bardzo dziękuję. W kwietniu mieliśmy już pierwsze stoisko narodowe na targach MedTech, niektóre przedsiębiorstwa również się tam pojawiły. W tej chwili ruszyły nabory do pozyskania dofinansowania w ramach FENGA. Jest to nabór parowski. Dzisiaj mamy właśnie webinarium. W kolejnej części w przyszłym roku będziemy mieć przed EXPO misję branży medyczno-farmaceutycznej. Będzie jeszcze w międzyczasie stoisko narodowe parku na MedTechu. Już wiemy, że tutaj się daty akurat na parę dni przed EXPO wydarzyły. Ale to, co będzie dla Państwa przewidziane na EXPO, to oczywiście fora polsko-japońskie eksportowe w maju, inwestycyjne we wrześniu. A z czerwca na lipiec mamy przepięknie daty poukładane pod Państwa branżę, ponieważ mamy akurat tydzień zdrowia i dobrego samopoczucia i jest to tydzień organizatora, czyli tutaj można też kreatywnie podejść do tematu zgłoszenia do programu partnerskiego. Odbywają się targi Japan Health, gdzie mamy stoisko narodowe PAIH-u oraz seminarium dla branży farmaceutycznej, czyli dedykowane wydarzenia dla Państwa branży. Oczywiście zachęcam wszystkich Państwa, jak się pojawią pytania, jestem do Państwa dyspozycji. I to jest tak naprawdę wszystko, co chciałam Państwu ze swojej strony pokazać. Zachęcam do tego, aby kontaktować się ze mną i odpowiem chętnie na wszystkie pytania. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo Pani Agato. Przypominam wszystkim uczestnikom o tym, że możecie Państwo zapoznać się ze szczegółami programu gospodarczego oraz partnerskiego też na naszej stronie www.expo.gov.pl.
Dzisiejsze prezentacje, łącznie oczywiście z prezentacją pani Agaty, zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom spotkania, także żaden szczegół, mam nadzieję, Państwu nie umknie, a widać, że ofertę mamy dla Państwa bardzo bogatą i mam nadzieję, że prezentacja pani Agaty Bogdańskiej zachęciła Państwa do aktywnego udziału w programie gospodarczym partnerskim. Przypominam, w programie partnerskim jest jeszcze możliwość zgłoszenia się do końca tego miesiąca. Także zostało jeszcze paru Państwu 20 parę dni na rozważenie możliwości uczestnictwa też i w tej formie w Expo w Osace. Region Kansai, tak jak mówiłam, jest szczególnie interesującym regionem dla firm z branży medtech oraz z branży farmaceutycznej. W regionie istnieje bardzo dużo klastrów, wiele też centrów innowacyjnych, wiele też firm europejskich lokuje tam właśnie swoje przedstawicielstwa. Poprosiliśmy dzisiaj o udział pana Suzuki z Departamentu Przemysłu Biotechnologicznego z Urzędu Prefektury Osaka, który przedstawi Państwu działalność zarówno Urzędu Prefekturalnego, jak i wielu innych podmiotów, które właśnie w Osace, w regionie Kansai są i których działalność skupiona jest na wsparciu też zagranicznych przedsiębiorców w tym regionie. Mr. Minato Suzuki, welcome you at our webinar. We are very happy to have your presentation. I know that you are connecting with us from Japan, and I know that it's quite late time in Japan, so please start your presentation. Thank you. Can you hear me? Yes, we can hear you very well. I'll try my screen. Are you able to see my screen? Not yet. Oh, yes, now it should be. Yes, now it's okay. Please go ahead. Thank you. How are you, everyone? My name is Minato Suzuki from Osaka Prefectural Government, Osaka Bio Headquarters. This is today's agenda. I will inform you about Osaka's overview and initiatives in the life science field and events information. Overview of Osaka Kansai. Osaka is the center of Kansai region, Western Japan, and it is often said to be the second largest city in Japan for its strong economy. Osaka is also function as a gateway to Kansai region. We embrace an international airport, which is largest in Western Japan. Osaka has been called as the farm town for 400 years because of its domination of drug distribution throughout Japan. The history has its origin in the 1700s to 1800s. In this era, Osaka was a central market of herbal medicine and also introduced Western medicine early in Japan. This advantage attracted many merchants and schools of medicine, which has grown to famous company and universities today. Many Japanese pharma companies originated in Osaka, including Takeda, Shionogi, Sumitomo Pharma, Mitsubishi Tanabe Pharma, and they still have bases here today. Next, this slide shows the number of university-originated startups. The number of startups in Japan is increasing every year.
and Osaka is also a startup friendly city. There are many, especially university originated startups. Many universities in Kansai region, mainly Osaka, Kyoto, and Kobe, are at the top of the list. And many foreign affiliated companies are also based in Kansai. By region, the percentage of European companies is the highest. There are many major life science companies, including Bayer, AstraZeneca, and Icon in Kansai area. Now, let me explain the details of our main initiative, establishment and development of life sciences hubs in Osaka. We have three life science hubs, and each hub has one or two research institutions as its core. Saito, which has focus on drug discovery. Kento, where whole town function as a demonstration field for health and medical care. And Nakashima Cross, which will be opened in this month, focusing on regenerative medicine as a special zone for growing in industry to facilitate concentration of related enterprises. Our oldest hub, Saito, embraces National Institute of Biomedical Innovation, and you can also find three incubation with wet lab, shared lab equipment, and common room for exchange, which received official support. Kento is a hub for health and medical care. We also call this place Northern Osaka Health and Biomedical Innovation Town. It embraces not only research institutions and companies, but also hospitals, residences, commercial facilities, and parks, which function as various fields for research and demonstration experiment. The newest hub, Nakanoshima Cross, is an international hub for healthcare innovation. Its focus is on leading edge modalities such as regenerative medicine and digital therapeutics, and responds to future progress of medical technology. It consists of two buildings and a kind of one-stop center, especially for regenerative medicine. Here you can find cell processing center to provide materials, companies, and incubation robots to foster innovative medicine, and hospitals to provide advanced care to participants and conduct clinical trials as well. Next, I will introduce events in Osaka. I would like to inform you of the October event information as of today. The annual matchmaking event with EU is now taking root as a standard program for some of European delegations to Japan. It is called EU-Japan Biotech and Pharma Partnering Conference. The event will be held in the central area of Osaka, and its date is on October 7th. When it's in the same week as BioJapan, one of the largest matching events in Asia. Partnering opportunities are also offered online from 24th to 27th on September.
the admission is free. The registration website is scheduled to be launched from next week. We also will be planning a state visit in Osaka on Tuesday, the 8th. We are considering programs such as tour of Nakanoshima Cross. We look forward to your participation. Please find the highlights of the conference in last year. 125 organizations and companies participated, and about 220 meetings were held. Probably this is the most exciting thing for us in the coming years. We will host the World Expo in Osaka in 2025. The theme of the Expo is designing future society for our lives. The theme will reflect Osaka's wish to lead the world in the life sciences area. It would be a great opportunity to find out the cutting-edge research and development in the field of life sciences. We'd love to contribute to the promotion of life sciences industry in Osaka, Kansai, in association with you. This is all for my presentation. Thank you for your listening. Thank you very much, Mr. Suzuki, for this very interesting presentation. Actually, we are planning to have a Polish stand at Japan Health Fairs, which will be held in Osaka next year in June. And I hope that we could also, with your help, invite our companies which will participate in this trade fairs to go to visit one of the centers that you have just presented to us today. Thank you very much. Szanowni Państwo, tak jak Państwo już mieliście okazję po prezentacji pana Suzuki zorientować się, region Kansai jest szczególnie atrakcyjnym miejscem dla firm z Państwa branży. Znajdzie to też swoje odzwierciedlenie w samej wystawie światowej, która odbędzie się na wyspie Yumeshima. Na wyspie będzie też, oprócz oczywiście zagranicznych pawilonów, bardzo duża ilość pawilonów japońskich, w tym będzie też jeden pawilon poświęcony bezpośrednio tematowi ochronie zdrowia. Zaprosiliśmy dzisiaj do udziału w seminarium, w webinarze pana Taharę z Stowarzyszenia Osaka Pavilion Association, który w krótkiej prezentacji przedstawi Państwu wizję na temat przyszłości opieki zdrowotnej, którą będzie można zobaczyć w bardzo ciekawym pawilonie Osaka Health Pavilion. Mr. Tahara, I'm very sorry for keep you waiting so long. Welcome to our webinar, and please start your presentation. Okay. Good morning, everyone. I am Tahara from the Expo 2025 Osaka Pavilion Association. Thank you for inviting me to such a great seminar. Okay, you see my slide? Yes, we can see your slide very well. Thank you. Okay, please allow me to deliver the presentation in English. Okay, let me introduce a bit about our commitment and the endeavor for our healthcare pavilion. We named it the Osaka Healthcare Pavilion, Nest for Reborn. And as Suzuki-san has already mentioned a bit, let me introduce the overview of the expo. Osaka and its surrounding region is Japan's second largest economic metropolitan area next to Tokyo, with a population of 24 million. As you may already know, the expo will begin on 13th April next year in the Bay Area of Osaka.
The theme is designing future society for our lives, and the concept is people's living lab. And here is the layout of the venue of the expo. Poland and Osaka Pavilion are on just the opposite location, you can see. And the outstanding big circle is called the ring. The ring is 2 kilometers for one lap. It will be the world's largest wooden architecture. And here is the Poland Pavilion, which Agata has already mentioned. I'm really excited and can't wait to know what will be happening there. Okay, about the Osaka Healthcare Pavilion. The theme of the pavilion is reborn, with the messages of, number one, people can be reborn. And number two, taking a new step forward, which means we can take initiatives to contribute to our own reborn. We can create it together with many, many private sectors, universities, and citizens. And this is the appearance and the location of the pavilion. And it's the excellent location next to the east entrance of the venue, directly connected to the metro station. And it's the second largest pavilion on the site after the Japan governmental pavilion. This is architectural plan, overlapping elliptical exhibition areas with 4 eggs. One connected flow of traffic, considering the universal design with a gentle slope from the second floor to the first floor. And you can enjoy many kinds of the features of the pavilion. Particularly, what I would like to introduce to you today is one unit from number 1 to number 4. This is called Reborn Experience Road, with your PHR, personal health record, and that are measured, collected, and updated while you go around the road. More than 20 co-sponsors that are Japanese manufacturing and service companies will exhibit in line with the theme and the concept of the pavilion in the Reborn Experience Road. Here is the outline and how you will enjoy Reborn Experience Road. Okay. Number 1, briefing. Briefing picture with the concept of the pavilion, where the introduction of the Reborn Experience is shown at the first. And the ID bands for the Reborn Experience are issued for the visitors. And then next, you enter the PHR pod and measure your PHR data like that. All right, this is how a visitor is having him or herself scanned. 7 kinds of data that will be measured on the PHR pod. And then you go toward the lift rise. This is like an elevator. After that, you take lift ride up to the second floor while your avatar is being generated according to the PHR data you measured. Okay. And after you go out of the lift ride, you encounter future yourself. That is, you can experience meeting the avatar of 25 years later, future yourself. Then the Reborn Experience Road. The first will be the future healthcare. Based on your PHR, future healthcare food and broad range of future healthcare experiences on nutrition, body, and mind will be provided. And the next will be future city. And you can join the future city with a reborn future yourself. Like that. And at the end of the road,
you will encounter again the avatar of future yourself, who have just been reborn through the exhibitions until then and complete the reborn experience. And besides reborn experience, we've got many attractive features like atrium and the zone for the SMEs and startups. Almost 400 SMEs and startups based in Osaka will exhibit their services, manufacturers, and technologies there. And future food culture in Osaka. Besides, we've got event space outside. And then in another building, that is future entertainment. And then we'll show outside something like a big globe called aquaponics. Okay, that's all for the Osaka Pavilion. We firmly believe everyone, regardless of age, sex, and nationality, can enjoy it and feel Osaka's hospitality. Hope to welcome you all from Poland and around the world. And lastly, and what I shared with you might not be directly related to B2B relationship between Polish and Japanese company, but I think you can recognize the potential of Japanese companies and how they are going to change the world in the near future. Also, I hope you will have better opportunities of meeting potential partners during, before, and after the expo. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Mr. Tahara, for this very impressive presentation. I am sure that you might expect next year many visitors from Poland, because I am convinced that companies participating at today's webinar got very interested in visiting Osaka Healthcare Pavilion. So thank you very much. And if you have time, please stay with us till the question and answer session. I'm sure that many participants will have some questions to you. Thank you very much. Proszę Państwa, trochę mamy opóźnienie, więc poproszę następnych prelegentów o w miarę zwięzłe wypowiedzi. Chciałam jeszcze tylko przypomnieć wszystkim uczestnikom dzisiejszego wydarzenia, że po jego zakończeniu zostanie przesłana do Państwa ankieta. Bardzo prosimy o jej wypełnienie i odesłanie. A teraz chciałam powrócić do partnerów naszej serii webinarów i poprosić przedstawiciela PARP-u oraz przedstawiciela JETRO o zaprezentowanie instrumentów wsparcia, które także te instytucje posiadają dla firm, których przedstawicielami Państwo jesteście. Także zapraszam teraz Panią Agnieszkę Promianowską, głównego specjalistę Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości, o krótką prezentację na temat instrumentów wsparcia, jakie Państwa instytucje posiada. Pani Agnieszka, zapraszam. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Bardzo dobrze słychać, natomiast nie widzimy Pani. Może za chwilę to nastąpi, a prosiłabym o udostępnienie też prezentacji. Dobrze. Chyba niestety mam ponownie ten problem, który miałam podczas testów z możliwością udostępnienia pliku, który jest otwarty. Ponieważ niestety ta prezentacja nie wyświetla mi się na podglądzie możliwości wyboru. Mm-hmm.
Teraz już panią widzimy. Bardzo się cieszę, czy jakiś postęp jest. Natomiast prezentację niestety nie widzę u siebie na podglądzie, więc jeżeli państwo ewentualnie mogą ją udostępnić, Tak, to proszę pani Agnieszko, zamknąć może tryb technicznie. udostępnienia i spróbujemy zrobić to po naszej stronie. Jasne. Czy teraz państwo widzicie? Pani Agnieszka, czy teraz widać prezentację? Tak, ja widzę, tylko nie jest jeszcze włączony tryb pełnoekranowy. Teraz już chyba powinien być. Chyba wszystko jest w porządku. Tak, także proszę powiedzieć, kiedy przewijać slajdy. Dobrze, oczywiście. Jeszcze raz dzień dobry. Ja się nazywam Agnieszka Promianowska, reprezentuję Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Departament Wsparcia Przedsiębiorczości. Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu w tak licznym gronie. Będę miała dzisiaj przyjemność przedstawić Państwu wybrane programy wsparcia i działania, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje na rzecz firm między innymi z sektora medycznego i farmaceutycznego w zakresie szeroko pojętej ekspansji zagranicznej. Poprosiłabym o pierwszy slajd, ponieważ mamy krótki czas, przejdę już do konkretów, a mianowicie zacznę od przedstawienia Państwu oferty sektorowych programów promocji, które będą realizowane począwszy od tego roku do 2029 roku. My jesteśmy operatorem 6 programów, między innymi programu dotyczącego promocji sektora wyrobów medycznych i farmaceutycznych. W ramach programu Brand Hub będą organizowane przede wszystkim przez nas stoiska narodowe na wybranych imprezach targowych za granicą oraz przygotowywane raporty branżowe. O raportach branżowych za chwileczkę dodam kilka słów, natomiast prosiłabym o kolejny slajd, aby przedstawić Państwu zakres działań w ramach organizacji stoisk narodowych. Stoiska narodowe, które będą organizowane od 1 do 2 rocznie, będą dawały firmom możliwość promowania swojej oferty na właśnie wybranych imprezach targowych odbywających się za granicą. Ta oferta jest skierowana zarówno do firm, które będą obecne na targach, jak i do tych, które z pewnych powodów, względów nie będą w danym wydarzeniu mogły uczestniczyć. Jest ona oczywiście nieodpłatna, a w ramach tych działań będziemy Państwu mogli zaoferować możliwość zaprezentowania materiałów promocyjnych na naszych stoiskach, możliwość wyświetlania filmów reklamowych, ponieważ na każdym stoisku będą znajdowały się ekrany prezentacyjne, na których takie filmy reklamowe będą prezentowane, oraz przede wszystkim dla tych firm, które będą obecne na danym wydarzeniu targowym, każde stoisko będzie składać między innymi ze strefy B2B, z której Państwo będą mogli korzystać na okoliczność umawiania i odbywania spotkań z wybranymi kontrahentami. Poprosiłabym o następny slajd. Tutaj Państwo zobaczą listę wydarzeń targowych, na których będziemy organizować właśnie narodowe stoiska w najbliższych latach. Pani Małgorzato, poprosiłabym o następny slajd. Przepraszam bardzo, bo tutaj widzę, że zniknął nam tryb pełnoekranowy. No nic. Przejdźmy do następnego slajdu. W każdym razie takich stoisk, tak, już widzimy, takich stoisk będziemy mieć 9. Rozpoczynamy organizacją stoiska na targach Medica w tym roku. I z tego miejsca już serdecznie zapraszam Państwa do skorzystania, jeżeli zakładają Państwo swoją obecność na tych targach, bądź chcieliby Państwo wypromować swoją ofertę na polskim stoisku, zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną. Ja później na czacie zapiszę Państwu adres mailowy do siebie, w związku z czym, jeżeli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, bardzo proszę o kontakt. Oczywiście w przyszłym roku, jak już koledzy również z PAIH-u wspomnieli, będziemy obecni
na targach w Japonii, MedTech Japan, w związku z organizowaną światową wystawą Expo w Japonii. I na kolejnych targach, tak jak Państwo widzą, również będziemy obecni w kolejnych latach na targach Medica, nie mniej istotnych z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, targach Arab Health, a nawet w 2027 roku planujemy organizację stoiska na targach Africa Health. Poprosiłabym o kolejny slajd, ponieważ chciałabym jeszcze wspomnieć o jednym z działań, które będziemy realizować w ramach sektorowego programu promocji sprzętu medycznego i farmaceutycznego, a mianowicie w tym roku wydajemy raport na temat stanu sektora medycznego i farmaceutycznego w ramach tego programu. Raport będzie się składał z części merytorycznej, która będzie prezentowała trendy, innowacje w tych dwóch sektorach, ale również drugą częścią raportu będzie katalog, część katalogowa, do której aktualnie zbieramy zgłoszenia od polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby zaprezentować się w tym raporcie. Raport będzie wydany w wersji anglojęzycznej w formie e-booka. Będzie on udostępniony na naszych stronach internetowych, oczywiście na targach, na których będziemy obecni w najbliższych, w kolejnych latach, jak również będziemy to opracowanie dystrybuować wśród naszych zagranicznych partnerów, z którymi PARP od wielu lat współpracuje. W związku z czym, jeżeli ktoś z Państwa tutaj obecnych jest zainteresowany, a jeszcze się nie zgłosił, zapraszam do kontaktu ze mną. Mam już bardzo mało czasu. Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut, także bardzo zachęcam do zgłoszenia. Poprosiłabym o kolejny slajd. Jeżeli chodzi o działania PARP-u, które również mamy do dyspozycji, działania związane już ze wsparciem finansowym, tutaj koledzy z PAIH-u też już wspomnieli o funduszach europejskich dla nowoczesnej gospodarki, w ramach których mamy działanie 225 promocje marki innowacyjnych MŚP. Aktualnie trwa nabór wniosków do udziału właśnie w tym programie, którego celem jest zwiększenie potencjału mikro i małych i średnich przedsiębiorstw działających w różnych sektorach, również w sektorze medycznym i farmaceutycznym, i promowanie zarówno produktów, jak i usług, które Państwo już posiadają, które mają znaczący potencjał eksportowy. Poprosiłabym o kolejny slajd. Jest to działanie, które jest skierowane, jak już wspomniałam, między innymi dla Państwa branży, jak również 14 innych sektorów, które zostały objęte przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Specjalnym wsparciem. Poproszę o kolejny slajd. To, co jest istotne, to możliwość sfinansowania między innymi udziału w zagranicznych wydarzeniach targowych, na których będziecie Państwo występować w charakterze wystawcy, możliwość sfinansowania udziału w misjach gospodarczych odbywających się za granicą przy okazji wybranych przez Państwa imprez targowych czy konferencji branżowych, jak również możliwość sfinansowania kampanii promocyjnych w mediach internetowych. Równie ważną informacją jest fakt, że nie mamy tutaj określonej minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych, natomiast to, co jest istotne, to poziom dofinansowania, który wynosi do 50%. Poproszę o kolejny slajd. I to, co ważne z punktu widzenia organizowanej w przyszłym roku wystawy światowej Expo w Japonii, aktualnie trwa nabór wniosków do tego programu dla firm chętnych i zainteresowanych promocją swojej oferty właśnie w przyszłym roku podczas wydarzeń odbywających się w trakcie trwania wystawy światowej w Japonii. Ten nabór trwa do 19 czerwca, w związku z czym jest jeszcze trochę czasu, aby zapoznać się z dokumentacją, która jest dostępna na stronie internetowej PARP-u, ewentualnie skonsultować jakieś kwestie wątpliwe, czy uzyskać odpowiedzi na pytania, jeżeli takowe będą Państwo mieli, od naszych ekspertów, którzy zajmują się udzielaniem wsparcia finansowego w ramach tego działania. Natomiast kolejny nabór, regularny nabór w ramach działania 225 zostanie uruchomiony jesienią 15 października, w związku z czym oczywiście tam będziecie Państwo mieć więcej czasu, natomiast
ten nabór, który aktualnie trwa, dotyczy właśnie możliwości promowania swojej oferty w trakcie działań, które będą się odbywać w przyszłym roku w Japonii. Dlatego zachęcam serdecznie do zapoznania się ze szczegółami i kontaktowania się z naszymi ekspertami w przypadku chęci uczestnictwa. Poprosiłabym o kolejny slajd. Mamy tutaj jeszcze, chciałabym Państwu jeszcze przedstawić w zasadzie jeden taki kluczowy projekt Enterprise Europe Network, z którym być może część z Państwa już miała okazję się zetknąć, część Państwa być może działa już w ramach naszej sieci. Jest to sieć, która wspiera mikro, małe i średnie firmy w szeroko pojętej internacjonalizacji. Pomagamy firmom w nawiązywaniu nowych kontaktów za granicą, w pozyskiwaniu nowych partnerów, w zdobywaniu wiedzy na różne tematy związane z zarówno zakładaniem działalności gospodarczej, jak i z jej prowadzeniem na różnych płaszczyznach. Takich ośrodków na całym świecie działa przeszło 600, w przeszło 40 krajach. W Polsce mamy 28 ośrodków, my jesteśmy jednym z nich. To, co jest istotne, jeżeli Państwo chcieliby skorzystać z usług, które są nieodpłatne w ramach tego programu, należy kontaktować się z najbliżej zlokalizowanym ośrodkiem. Obowiązuje nas rejonizacja, więc jeżeli Państwa firma jest zlokalizowana na terenie województwa mazowieckiego, zapraszamy oczywiście do kontaktu z nami. Natomiast jeżeli Państwa firma jest w innej części Polski, lista wszystkich ośrodków jest dostępna na naszej stronie internetowej, którą Państwo widzą na tym slajdzie, to jest en.org.pl. Poprosiłabym o kolejny slajd. To, co jeszcze mamy bardzo ważnego poza działalnością, którą realizujemy w ramach sieci Enterprise Europe Network, w ramach tych działań w sieci EN mamy możliwość wsparcia Państwa w udziale w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze matchmakingowym, spotkaniach B2B, które są organizowane zarówno online, jak i on-site. Mamy też sporo spotkań, które ośrodki organizują w formule hybrydowej, w związku z czym nie zawsze jest konieczny udział w danym wydarzeniu i bezpośredni. Natomiast to, co nie mniej ważne i nie mniej istotne, to część edukacyjna naszej działalności. W ramach Centrum Rozwoju MŚP mamy bardzo dużo podcastów biznesowych, rozmów z ekspertami, webinariów dotyczących szerokiej gamy tematów związanych z przedsiębiorczością, z prowadzeniem biznesu, z rozwojem swojego biznesu w różnych sektorach, na różnych rynkach. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z tą ofertą, ponieważ jest ona bardzo bogata. I jednym z takich działań jest nasza Akademia PARP. Jest to portal edukacyjny, w ramach którego mamy przeszło 70 szkoleń online, z których Państwo mogą skorzystać. One są podzielone na 5 bloków tematycznych, to są finanse, prawo, zarządzanie, marketing i kompetencje. Bez wychodzenia z domu mogą Państwo skorzystać z możliwości poszerzenia swojej wiedzy na różnych płaszczyznach i na różnym etapie rozwoju swojej firmy, w związku z czym również zachęcam do skorzystania z możliwości zapoznania się z tą ofertą. I tym słowem mam nadzieję, że staram się szybko przedstawić przynajmniej część działań, które mamy w ofercie. Mam nadzieję, że będą Państwo zainteresowani. Ja podam Państwu swój adres mailowy, jeżeli będą Państwo zainteresowani skorzystaniem z możliwości promowania swojej oferty na naszych stoiskach narodowych czy wpisem do raportu branżowego. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Agnieszka. Przypominam firmom o programie FENG, na który trwają zapisy jeszcze przez ponad tydzień, także oczywiście dzisiejsza prezentacja PARP-u też zostanie Państwu udostępniona. Panią Agnieszkę uprzejmie proszę o pozostanie z nami jeszcze do końca. Jestem przekonana, już nawet widzę na czacie, że mamy tutaj do Pani kilka pytań. Mam nadzieję, że przynajmniej jedno uda mi się zadać. A teraz chciałam poprosić panią Ninę Lubę-Lubińską z JETRO o zaprezentowanie też bardzo ciekawego programu,
również dedykowanego między innymi dla firm z branży farmaceutycznej i branży medtech. A prezentacja już widzimy, wyświetliła się w trybie pełnoekranowym, także wszystko dobrze działa. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, ponieważ tutaj zostałam przedstawiona, więc od razu już przejdę do konkretu, bo wiem, że czas nas nagli. Chciałam Państwu powiedzieć właśnie, jak nasza organizacja może wesprzeć Państwa działanie, działalność w Japonii. No i czym jest ta organizacja? Już tutaj chciałam powiedzieć, więc JETRO to jest znaczy Japan External Trade Organization, czyli Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego. Jesteśmy japońską organizacją rządową, czyli można powiedzieć, że jesteśmy takim jakby siostrzaną organizacją PAIH, tylko po stronie japońskiej. I podobnie jak PAIH posiadamy bardzo wiele biur na całym świecie, ale dla Państwa może być najbardziej interesujący fakt, że posiadamy również bardzo rozbudowaną sieć biur w samej Japonii, co pozwala nam utrzymywać świetne kontakty z lokalnymi organizacjami, instytucjami, z lokalnymi firmami, więc jeśli chodzi o ten lokalny network, lokalne kontakty, to rzeczywiście to jest nasza bardzo mocna strona. I jak widzą Państwo, też posiada nasze biuro w Polsce, w Warszawie, jest odpowiedzialne nie tylko za Polskę, ale również za Ukrainę oraz za kraje bałtyckie, czyli Litwę, Łotwę i Estonię. No i oczywiście jako organizacja rządu japońskiego zajmujemy się przede wszystkim wspieraniem japońskich firm, wspieramy ich eksport i ekspansję zagraniczną. Posiadamy jednak również szereg programów dedykowanych do firm zagranicznych, więc tym oczywiście do firm polskich, szczególnie w tak zwanym sektorze innowacji. I dlaczego te innowacje są dla nas takie istotne, już wyjaśniam. Wiąże się to z tym, że oczywiście jako organizacja znowu rządu japońskiego realizujemy misje wyznaczone przez japoński rząd. Aktualnie, 2 lata temu, japońskie ministerstwo METI wyznaczyło takich misji czy takich celów kluczowych dla Japonii 6. Czwarta jest szczególnie chyba dla Państwa interesująca, bo to jest New Health Society, czyli tylko nowe, zdrowe społeczeństwo, czy takie społeczeństwo, które ma być zdrowe dzięki właśnie technologiom cyfrowym. Wszystkie te misje mają za zadanie oczywiście sprzyjać rozwojowi ekonomicznemu Japonii i mają jednocześnie rozwiązywać problemy społeczne, z jakimi się Japonia zmaga. I ten punkt czwarty nawiązuje do bardzo dużego problemu społecznego, jakim jest w Japonii starzejące się społeczeństwo. W wypadku Japonii wręcz się już nie mówi o starzejącym społeczeństwie, a o super starzejącym się społeczeństwie. Jest to najbardziej starzejące się społeczeństwo na świecie. W 2002 roku liczba, znaczy procent ludności powyżej 65 roku życia to było 29%. Prognozy, które tutaj zostały w zeszłym roku opublikowane w Japonii, mówią, że w 2070 roku to już będzie prawie 40% ludności, więc jest to rzeczywiście bardzo duży problem. I japoński rząd do tego właśnie podchodzi w ten sposób, że ponieważ Japończycy żyją bardzo długo, to należy dążyć, robić wszystko, żeby no, jakość tego życia była po prostu jak najlepsza. I stąd właśnie poszukiwanie różnych innowacyjnych rozwiązań, technologii, sprzętów medycznych. Jak Państwo widzą, tej możliwości i potrzeb na tym rynku japońskim jest bardzo wiele. Jednak bardzo często polskie firmy do nas się zgłaszają, mówią, że no oczywiście niby potrzeby są duże, ale jednak wejście na ten rynek jest bardzo trudne, o czym też tutaj mówiono też w poprzednich, prawda, prezentacjach. Często się jednak okazuje, że wystarczy tak naprawdę dobry partner na rynku japońskim, żeby na tym rynku zaistnieć. I właśnie tutaj wchodzą w grę programy JETRO, przede wszystkim program, który nazywa się JBRIDGE. Jest to program, który jest dedykowany właśnie poszukiwaniu partnerów w Japonii. Czyli jeżeli chcą Państwo rozwijać swoją działalność na rynku japońskim, współpracując z japońską firmą, to właśnie ten program może być dla Państwa idealny. JBRIDGE skupia się na takich dwóch bardzo szerokich sektorach. Jedną to są technologie cyfrowe, a drugą technologie zielone. W tych technologiach cyfrowych, jak Państwo widzą, jest health tech i life science, czyli właśnie branże, które mogą być dla Państwa interesujące. Celem programu jest wspieranie właśnie współpracy i kooperacji między japońskimi firmami i zagranicznymi innowacyjnymi przedsiębiorcami. Tutaj chciałam podkreślić, że jeżeli chcą Państwo tylko swój produkt po prostu eksportować na rynek japoński, szukają Państwo kanałów sprzedaży, no to w tym niestety ten program Państwu nie jest w stanie pomóc. Tutaj w kwestiach eksportowych odsyłamy właśnie do PAIH.
I czyli tak podsumowując, no są dwa podstawowe kryteria. Muszą mieć Państwo jakąś innowacyjną technologię, innowacyjne rozwiązanie, które może się przyczynić do tych rozwiązywania tych problemów społecznych w Japonii. I jednocześnie muszą być Państwo zainteresowani współpracą z japońską firmą. Jeżeli już Państwo spełniają te dwa kryteria, to możemy Państwa rejestrować w programie. Są również jakieś tutaj inne ewentualnie wymogi, które są mile widziane, ale nie są niezbędne, więc je tutaj sobie pominiemy. Jeżeli się Państwo zarejestrują na JBridge, mają Państwo możliwość nawiązania współpracy z tak zwanymi JBridge Members, czyli to są japońskie firmy, organizacje, i również instytuty badawcze, firmy chemiczne, farmaceutyczne, ICT. No i jest ich ponad w tym momencie 2300, więc myślę, że każdy może znaleźć potencjalnie dla siebie partnera. Jak to działa w praktyce? Muszą się Państwo skontaktować z biurem JETRO, no w danym wypadku po prostu ze mną. Tworzymy taki opis Państwa firmy, gdzie precyzujemy właśnie, czym się Państwa firma zajmuje, jakiego typu partnerstwem są Państwo zainteresowani. Ten profil Państwa firmy jest później tłumaczony przez nas już na język japoński i zamieszczany na portalu JBridge. I jeżeli japońska firma stwierdzi, że Państwa rozwiązanie i propozycja dla nich interesująca, organizujemy za pośrednictwem portalu spotkanie online. Otrzymują też Państwo oczywiście swój własny login do portalu, mogą Państwo też ze swojej strony tutaj kontaktować się z japońskimi firmami i proponować im spotkania. Ale jednak chciałam podkreślić, że JBridge to znacznie więcej, to jest nie tylko platforma do spotkań i do nawiązywania współpracy, jest to przede wszystkim udział w bardzo wielu wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez JETRO. Są to zarówno wydarzenia w formie online, na przykład pitch eventy, w tym roku już mieliśmy w marcu jeden dla branży health, tak właśnie i 3 polskie firmy brały w nim udział. Są to wydarzenia również w formie hybrydowej oraz wydarzenia takie jak na przykład rekomendowanie przez JETRO Państwa udziału na różne eventy, wydarzenia, które miały miejsce w Japonii, na targi branżowe czy różne wystawy. JETRO zwykle ma w większości takich ważnych wydarzeniach w Japonii ma swoje stoisko, również wynajmujemy stoiska dla firm, z którymi współpracujemy, dla firm zarejestrowanych do naszych programów. I te firmy właśnie później w ramach JBridge na te wydarzenia rekomendujemy i pomagamy im zorganizować ten wyjazd, stoisko, a również na miejscu organizujemy zwykle szereg spotkań, które mają pomóc im znaleźć właśnie potencjalnie partnerów w Japonii. Dla szczególnie obiecujących firm już w ramach JBridge jeszcze wyszukujemy Państwu partnerów również poza firmami, które są zarejestrowane już na portalu. I chciałam to jeszcze podkreślić, że to wszystko, wszystkie te usługi są oferowane Państwu całkowicie bezpłatnie. I to jeszcze chciałam tylko dodać, że jeżeli już Państwo znajdą tego partnera w Japonii, chcą Państwo podjąć kolejny krok, to posiadamy program, który się nazywa Invest Japan, który właśnie pomoże Państwu już założyć swoje przedstawicielstwo na miejscu. Więc bardzo gorąco tutaj zachęcam do kontaktu, jeżeli Państwo zainteresowani podjęciem takiego kroku, dlatego że program jest naprawdę szalenie bogaty. Wykorzystujemy tą naszą dużą, rozbudowaną sieć biur lokalnych w Japonii, żeby pomóc Państwu znaleźć partnerów. Mamy darmowych konsultantów, na przykład w kwestiach podatkowych, którzy pomogą Państwu wszystkie wątpliwości związane z rynkiem japońskim rozwiązać i no, wejść na ten rynek w sposób bezpieczny. Zachęcam również do korzystania z naszej strony internetowej, bo tam jest bardzo dużo materiałów, które można ściągnąć i które Państwu pomogą się zorientować właśnie, jak rynek japoński działa i jak łatwiej na niego wejść, więc bardzo zachęcam, żeby się z tym zapoznać. I już nie zajmuję więcej czasu, zachęcam do kontaktu, tu jest nasz adres mailowy, więc jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie naszych programów i są zainteresowani, żeby nimi skorzystać, to bardzo gorąco zachęcam do kontaktu. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Nino za też sporą dawkę informacji dla naszych przedsiębiorców, którzy mam nadzieję też i do JETRO będą zwracali się z prośbą właśnie o wsparcie, nawiązywanie kontaktów z japońskimi partnerami. Dziękuję bardzo za prezentację, zwłaszcza programu JBridge. Myślę, że on będzie dla wielu bardzo przydatny. Proszę Państwa, mamy spore opóźnienie w naszym webinarze, ale bardzo chciałabym, aby
Na koniec usłyszeli Państwo jeszcze kilka wypowiedzi bezpośrednio od przedsiębiorców, od firm, które bądź już są na rynku japońskim, bądź już mają tam partnerów, lub też dopiero są w fazie, już tak powiem, ekspansji na tamtejszy rynek, ale mają już pewne rozeznanie i dobrą orientację w tym, co na japońskim rynku w tej branży się dzieje i jakie są jego potrzeby. Ze względu na to, że czas nas troszeczkę goni, bardzo prosiłabym o krótkie wypowiedzi, maksymalnie 3-minutowe. Chciałabym zacząć od firmy Selivita, od jego przedstawiciela, pana Bogusza Ostrowskiego, który właśnie w tych 3 minutach, przepraszam za takie nagłe ograniczenie czasowe, przekaże nam kilka informacji, wskazówek dotyczących tego, jak właśnie na rynku japońskim działać. Widzimy już pana prezentację, także zapraszam. Super. Super. Czy dobrze mnie słychać? Tak, może troszeczkę głośniej. Wspaniale. Tak. Dobrze, to wspaniale. Więc tak jak pani powiedziała, nazywam się Bogusz Ostrowski. Ja reprezentuję firmę Selvita. Od 7 lat zajmuję się nawiązywaniem współprac z japońskimi firmami. I chciałem dzisiaj krótko i konkretnie przedstawić kilka porad, które wynikły z naszych doświadczeń na tym rynku, bo ja, jak pani dobrze wie i wiecie państwo, jest to rynek dość unikatowy, więc bardzo krótkie wprowadzenie tylko jakby dlaczego tam jesteśmy, kim my jesteśmy. My jako firma zajmujemy się głównie drug discovery, czyli rozwojem nowych leków, to tak stricte właśnie przemysł farmaceutyczny. Firma ma headquarters w Krakowie, więc jesteśmy w sumie, pochodzimy z Polski i mamy około 1000 osób, więc już powiedzmy taki większy rozmiar. Ale przejdę do konkretów, do konkretnych porad, bo rynek japoński nie jest takim zwykłym rynkiem, takim klasycznym, tak jak często się rozważa jakieś rozszerzenia. Chciałem właśnie podkreślić kilka takich, przekazać kilka porad. Więc przede wszystkim ktokolwiek, kto rozważa wejście na ten rynek, powinien być świadom, że trzeba być świadomym ogromu różnic kulturowych, że to nie jest, że jeżeli nie jesteśmy tego świadomi, jeżeli nie zwracamy na to dużej uwagi, mogą się zdarzyć dość dziwne sytuacje, gdzie na przykład nasze trwające, bardzo obiecujące i sensowne dyskusje po prostu nagle się zakończą. Nie będziemy nawet wiedzieli tak naprawdę, co się stało, dlaczego, nigdy nie dostaniemy żadnego feedbacku. I że trzeba tak naprawdę sprytnie do tego podejść, żeby tego uniknąć. Trzeba przy rynku japońskim trzeba się bardzo dobrze przygotować. Przygotować nie tylko pod kątem materiałów, ale przygotować też pod kątem tego, jak należy prowadzić rozmowy, jak do tego wszystkiego podejść. Więc nie może to być taki rynek po prostu od kolejna ekspansja, od kolejny po prostu obszar geograficzny do zaliczenia. Dlatego właśnie warto poprosić o pomoc albo o poradę, albo firmy, które już tam wchodziły i które już z podobnymi rzeczami się mierzyły, albo organizacje, które mają doświadczenie z tym rynkiem. No, dzisiaj usłyszeliśmy chociażby kilka organizacji, które mogą pomóc w takiej sytuacji, bądź też znalezienie jakiegoś lokalnego agenta, koniecznie prywatnego, nie firmy, która tylko i wyłącznie jest pośrednikiem. I kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że warto być świadomym tych wszystkich procesów, które istnieją wewnątrz japońskich firm, japońskich korporacji. Czyli warto sobie doczytać o tym, jak wygląda proces Nemawashi, jak wygląda proces Ringi. Ale prawda jest taka, że nieważne jak dobrze się przygotowujemy, nieważne jak będziemy profesjonalni, i tak nigdy nie będziemy w stanie tak naprawdę bezpośrednio brać udziału w tych wszystkich procesach. Nigdy nie będziemy w stanie popychać tego wewnętrznie i działać tak jak zgodnie z procesami tej korporacji. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby za każdym razem, jak prowadzimy już poważne rozmowy, znaleźć swojego ambasadora w takiej japońskiej firmie, czyli osobę, która jest zwykle naszą główną osobą kontaktową i która będzie prowadzić nas przez ten proces rozmów. To oznacza, że taka osoba może nam bardzo często pomóc w odpowiednim dobraniu materiału, w odpowiednim dobraniu osób, z którymi będziemy rozmawiać. Czasami, jeżeli mamy dobre kontakty z tą osobą, z tym ambasadorem, to może nam na przykład poradzić coś, co blokuje proces. Powiedzieć, że o, jest na przykład ktoś gdzieś wewnątrz firmy, kto czasami nawet nie mówi po angielsku, kto blokuje proces, ponieważ boi się czegoś. I
co powinniśmy zrobić, komu dostarczyć jakie materiały. To jest bardzo wartościowy kontakt i bardzo warto o takich ludzi dbać. I najważniejsze jest to, że we wszystkich interakcjach dbać o to, żeby nigdy przenigdy nie stracił twarzy. Czyli no, to wiadomo, że warto sobie doczytać a propos całej japońskiej kultury, ale żeby w żaden sposób po prostu nie postawić go w niekomfortowej sytuacji. Kolejna rzecz, krótko powiem, warto wykorzystać nasze zalety wynikające z tego, że jesteśmy w Polsce i że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Czyli po pierwsze, mamy przez to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy silną ochronę własności intelektualnej, intellectual property, warto to podkreślać. Warto podkreślać długą historię nauki w Unii Europejskiej, no szczególnie właśnie w przemyśle farmaceutycznym. Jeżeli przedstawiamy swoją firmę, to też zwykle warto dodać choć jeden slajd o naszym mieście, o naszym kraju, najlepiej z jakimiś faktami, które są związane z przemysłem, który przedstawiacie. Jest jeszcze jedna kwestia, jeżeli mówimy, że jesteśmy z Unii, no to w zasadzie jesteśmy jakby też konkurencją w stosunku do firm, które pochodzą na przykład z Chin, z Indii czy z Japonii tak samo. I tutaj ważna rzecz, jeżeli w ogóle rozmawiamy o jakiejkolwiek konkurencji, to albo najlepiej tego nie robić, albo mówić bardzo dyplomatycznie i nigdy nie wolno mówić o konkurencji źle, bo to nas stawia z zasady w bardzo złym świetle. Kolejna rzecz, coś, co jest dla nas bardzo mocno nieintuicyjne, dawanie prezentów, podarków na spotkaniach biznesowych. W Europie to się bardzo źle kojarzy, w Polsce szczególnie, ale w Japonii jest to na porządku dziennym, jest to coś, czego się oczekuje, więc warto też to wziąć pod uwagę przy planowaniu spotkań, warto to wykonać tak, jak należy, czyli kupować podarki, które są stosunkowo niskiej wartości, ale dobrej jakości. Na jakieś specjalne okazje może warto czasami coś dać takiego, co można sobie na przykład postawić w firmie. Ja zwykle na takie spotkania biorę jakieś ładne słodycze, na przykład śliwki w czekoladzie w pięknych opakowaniach i w pięknej torbie, ewentualnie jakieś gadżety firmowe dodać, więc nic takiego super zobowiązującego. No i też przekazać to w odpowiedni sposób, czyli najstarsza osoba pod koniec spotkania przekazuje najwyżej postawionej osobie po stronie klienta. No i finalnie jeszcze kwestia komunikacji. Tutaj jeżeli mamy do czynienia z firmami japońskimi, to komunikacja jest kluczowa, żeby tak naprawdę upewnić się, że to funkcjonuje jak należy. Czyli musimy być świadomi, że często są sytuacje, że Japończycy mogą woleć kontakty przez e-mail. To jest związane z tym, że czasami bardzo dobrze mówią po japońsku, po angielsku, ale nie czują się komfortowo, szczególnie jeżeli jest to większe grono, więc nie zmuszajmy ich do udziału w telekonferencjach, jeżeli nie ma za dużej woli po ich stronie. Za to z drugiej strony bardzo ważne są spotkania na żywo, bo te spotkania na żywo budują zaufanie, które w kontaktach z firmami japońskimi jest absolutnie konieczne do zbudowania. Więc jeżeli chcemy wchodzić na ten rynek, musimy się szykować na to, że no niestety trzeba będzie podróżować. No. I ja się do Państwa dzwoniam właśnie z Tokio. Jeszcze jedna rzecz, też taka dość nieintuicyjna. Jeżeli organizujemy jakieś spotkanie, telekonferencje, takie bardziej skomplikowane rozmowy, chcemy pokazywać jakieś materiały, warto te materiały wysłać wcześniej. Bo w Europie, jeżeli się te materiały wyśle, podejrzewam 99 przypadków, nikt tego nie otworzy. W Japonii otworzą to, przeczytają, sformułują sobie pytania i dyskusja będzie znacznie bardziej produktywna. Więc naprawdę warto czasami po prostu parę dni wcześniej, tydzień wcześniej wysłać takie materiały. I ostatnia rzecz, jeżeli tylko macie możliwość, żeby ktoś, kto mówi po japońsku, brał udział w takim spotkaniu, warto zawsze zapewnić sobie takie wsparcie, bo czasami są sytuacje, gdzie są jakieś, powiedzmy, drobne niezrozumiałości językowe. Warto, jeżeli ktoś mówi po japońsku, żeby był w stanie coś sprostować, coś wyjaśnić i też pokazać drugiej stronie, że mamy kogoś, kto mówi po japońsku, więc trochę bardziej poważnie podchodzimy do samej współpracy. I to by było na tyle z mojej strony. Krótko, mam nadzieję, że konkretnie. Dziękuję bardzo Pani Boguszu. Owszem, bardzo konkretnie mam wrażenie, że mimo tak krótkiego czasu wypowiedzi właściwie Pan dotknął wszystkich tematów, wszystkich kwestii, jakie należy wziąć pod uwagę we współpracy ze stroną japońską. Także myślę, że nasi przedsiębiorcy dostali tutaj taką bardzo
skondensowaną, ale bardzo trafną pod każdym względem dawkę informacji na temat tego, na co zwracać uwagę, do czego właśnie, jak się przygotować też do kontaktów, aby żadnych gaf na tamtejszym rynku nie popełnić. Także bardzo dziękuję za te cenne wskazówki. I teraz chciałabym przejść do przedstawiciela kolejnej firmy, Comarch, która głównie na rynku japońskim działa w branży IT, ale która też przygotowuje się do rozpoczęcia działalności w sferze dotyczącej i medycyny, i medtechu. Panie Karolu, czy również Pana mogę prosić o taką krótką dawkę różnych Tak wskazówek jest. i uwag? Tak jest. Dzięki serdeczne za głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karol Kuźniarowski. Na samym początku przedstawię się, kim ja w ogóle w Comarchu jestem. Ja jestem dyrektorem Business Unitu IoT. Moja jednostka, którą mam przyjemność prowadzić, jest odpowiedzialna za rozwój rozwiązań, urządzeń IoT, to znaczy takich jak na przykład smart metering, smart lighting oraz między innymi również urządzeń medycznych, w związku z tym moja dzisiejsza obecność na dzisiejszym webinarze. Jeśli chodzi o sukces w Japonii, warto wspomnieć, że jeśli chodzi o produkty Comarchu, które w Japonii są z sukcesem wdrażane, na dzień dzisiejszy to są przede wszystkim systemy informatyczne, głównie do obsługi operatorów telekomunikacyjnych, ale w ostatnich latach również weszliśmy z naszym rozwiązaniem smart lightingowym i w chwili obecnej przygotowujemy się już do wejścia z produktami medycznymi. Taki krótki kontekst, jeśli chodzi o moją osobę i moje doświadczenia. A gdybym miał powiedzieć, jakie są te czynniki niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku japońskim na bazie moich doświadczeń, wskazałbym trzy. Po pierwsze, jest to obecność lokalna. Przyznam, że jako Comarch jesteśmy obecni w sumie w 65 krajach na całym świecie i za każdym razem, kiedy rozwijamy jakiś biznes w danym kraju, zakładamy tak zwany Global Operation Center. To są zazwyczaj małe jednostki, najczęściej na początku jedno, dwuosobowe, które stopniowo się rozwijają wraz z rozwojem biznesu. W naszym postrzeganiu jest to krok niezbędny, jeśli faktycznie poważnie myślimy o biznesach na większą skalę na danym rynku. Japonia jest jeszcze o tyle specjalna, że te różnice kulturowe są bardzo duże, mamy bardzo duże również różnice czasowe, w związku z czym osoba na miejscu jest po prostu niezbędna. Pomimo częstych delegacji, w zasadzie co parę tygodni, nie zapewnimy odpowiedniej responsywności, jaka jest wymagana przy bieżącym kontakcie z klientem. To jest taka moja wskazówka, rada numer jeden. Kolejną moją radą jest znalezienie sobie lokalnego partnera, czyli jakiegoś klienta, który będzie nas uwiarygadniał, przejmie część naszych obowiązków, który będzie wdrażał tak naprawdę nas skutecznie na rynek japoński. To jest coś, co trudno nam będzie zrobić samodzielnie bez znajomości bardzo dobrze specyfiki biznesu, rynku i konkretnego rynku. Oraz moja trzecia rada i ostatnia, kończąc moją zwięzłą wypowiedź, to jest nie nastawianie się na błyskawiczny zwrot z inwestycji. W mojej ocenie rynek japoński jest rynkiem bardzo zrównoważonym, w której wprowadzanie jakichś zmian, nowości, nowych firm następuje organicznie, stopniowo i powoli. Tak więc jeśli oczekujemy szybkiego wejścia i szybkiego przychodu w dużej skali, to będzie raczej skomplikowane i wydaje mi się, że no, ciężkie do osiągnięcia. Raczej rozwój biznesu następuje tu organicznie, tak? I to zarówno z pojedynczymi firmami, one będą często oczekiwały jakichś proof of conceptów, jakichś demo, małych projektów oraz dopiero z czasem będą chciały zacząć się z nami skalować. To chyba wszystko ode mnie, więc bardzo serdecznie dziękuję za głos. Oddaję głos pani Małgorzacie. Dziękuję bardzo, panie Karolu. przepraszam bardzo, tak jak pan słusznie zauważył, właśnie znalezienie tego lokalnego partnera może tak naprawdę okazać się być kluczem do sukcesu na japońskim rynku. Bardzo trudno jest oczywiście tam działać w pojedynkę. Także znalezienie partnera, dystrybutora rzeczywiście jest tutaj kluczowe.
Wiem, że w dzisiejszym webinarze bierze udział wielu też przedstawicieli samorządów lokalnych i z tego względu myślę, że może Państwa też zainteresować krótka wypowiedź naszego kolejnego prelegenta. Jest nim pan Birger Nispel z firmy Ermed Plus, który jest jednym z inicjatorów nawiązania współpracy między prefekturą Fukushima oraz jednym z niemieckich regionów. Mr. Brigger, I hope you can hear us very well. I have just introduced you and I mentioned about this cooperation between Fukushima Prefecture and West Westphalia region. Can you please tell us a little bit more about this cooperation and how the MOU it was signed between Fukushima Prefecture and West Westphalia region encouraged companies from medtech and pharmaceutical sector to cooperate with each other. Please, the floor is yours. Yes, for sure. Thank you very much and good morning to everyone. Yeah, so my name is Birger Nispel and I'm an entrepreneur. So I'm a manufacturer of medical devices. And I have been in contact with Japan since 2014. The reason was the MOU, the Memorandum of Understanding between the country of Northern Australia and Fukushima, which has been established due to the great disaster on 11th of March 2011, where the big earthquake destroyed lots of environment and killed a lot of people in the northern part, even in the area of Fukushima. And to recover this country on the Japanese side, Northern Westphalia in Germany, the state of Northern Westphalia and Prefecture of Fukushima joined this contract to exchange knowledge on the side of medical devices, pharmaceutical and renewable energy. And I was one of the three people or one of the three companies who have been invited first to visit Prefecture Fukushima and to give to act as a witness that the country is in recovering. And when I decided to go to Fukushima in 2014, a lot of people say, wow, you're going where? That's a lot of radiation. Yeah? And I said, no, I don't believe that because Japanese government wouldn't invite Western people to come to Fukushima if it wouldn't be safe. So, and since then, we created a lot of combinations and based on this memorandum of understanding. The motivation for this memorandum of understanding and act in this memorandum of understanding as a company is because you are guided by the government, either by the government of the Japanese Prefecture of Fukushima or even by the government of Northern Westphalia. And I would like to show you four success stories of companies which have been implemented now in the European market. So we go very quickly. I just share my screen. You see here now. Okay. Now you should see the screen. For sure, this is written in German language because the target country is Germany. This is the company Asahi Rubber. And we showed here that we have been exhibited at the Compamate in 2023. This will be renewed now for the next Compamate. And we have a lot of information here. This is a check valve, which is tested for 100%. So not even every check valve in the world is tested for 100%, but they promise they are. We get a lot of information and videos. And for instance, another company, Toco is able to make a drill which can be used in 30 degrees, yeah, which is very, very seldom. Normally you drill in 90 degrees, but here you can drill in 30 degrees. And this is absolutely USP. Nakano also is very precise in drilling and shaping these metal forms up to small diameters. And they are working also on a space elevator. That means an elevator which goes into space. So they are very, very high knowledge and skilled.
And what we say here in the first sentence, again, this is German language, but we highlight all this, what people are looking for in Germany, or even Kinder package, which manufacture instead of an emergency tent, an emergency house, which is made of carton. No? You see here different rooms, which can be manufactured or which can be built up in within 15 minutes with two people only. And instead of a tent, you have here, you see here, it's very easy. They're very light, walls. Instead of a tent, you have fixed walls. Yeah? And this is an absolutely innovation. So these three companies we have established at the moment, and there are one lot of more in the pipeline. And if I would give companies an advice who want to enter into the Japanese market, I would say, this is not a sprinting, this is a marathon. You need to give a lot of patience, and you need to have a lot of touch points, and you need to prove that you are worth to be treated as a trustful person. Everything takes a little bit longer. But after that, when you pass this way, the binding is much more stronger. Nobody can disconnect that anymore. This is the one and most important tip I would give to companies who want to enter into the Japanese market. Thank you very much, Mr. Brigger. And now I would like to ask our next speaker, Mr. Colin from CT Biotech Company. We are quite running out of the time, but if you could just add some comments about your cooperation with Japan and share with our audience some useful hints on how to proceed with the cooperation with companies from Japan. Please, the floor is yours. Well, if you're going to work in the medical devices and pharmaceutical sector, I have two main recommendations. The first one is to go there very often. And we as a company send people there 2-3 times a year, sometimes more. It's important to meet people in person. So we go to the EU-Japan meeting in Osaka every year and do the partnering there. We also go to Bio Japan, and it's important to meet people and be seen. But the second area that we do is we make partnerships with distributors and partners in Japan who can help us with the language and can actually help us introduce to people. And this has been absolutely essential for us. It's helped to accelerate our access to different parts of Japan, because the distributors and the partners we work with help us introduce to hospitals, universities, and other companies. And this has really made things fast. So we have developed into different sectors, including cosmetics, dermatology, stem cells, medical device, and pharmaceuticals, by working with these distributors and partners who help to partner in different sectors, because each sector, much like Europe, is very, very separate. And by working with people who understand the landscape of Japan, you can really develop a relationship much, much, much quicker. But again, you have to go there. And we go often, and we try to meet people often to try to keep a relationship. And we invite them all to come and visit us in our facility as well. And this has led now to one of the top three Asian cosmetics and dermatology companies in Japan now having joint partnerships inside our own building. But we now work with more than 20 Japanese companies in this area. So go visit and enjoy. Thank you very much, Mr. Gulkin. I'm sure that your short intervention was very useful to our audience. So I would like also to encourage all participants of today's webinar to go to Japan first and to try to establish some connections with partners from this market. So I wish you good luck in your future cooperation with Japan. Thank you very much.
A teraz, proszę Państwa, chciałam już przejść do ostatniej, też bardzo krótkiej prezentacji EU Japan Center for Industrial Cooperation, pani Anna Horvatin z tej właśnie instytucji. Ma też Państwu do przedstawienia kilka informacji dotyczących tego, w jaki sposób centrum może wspierać firmy z branży medtech i farmaceutyków. Także oczywiście firmy z Polski, bowiem centrum zajmuje się promocją współpracy między unijnymi przedsiębiorstwami a przedsiębiorstwami z Japonii. Anna, thank you very much for staying with us till the end. I'm very sorry for this delay. Please start your presentation. We can already see it on the screen. Thank you. You are muted, so. I'm sorry, Anna, we cannot hear you. Yes, no? Oh, now it's okay. Yes, thank you. Okay. So I just wanted to say thank you, Margarzata, for the nice introduction, and thank you to Pai as well. I will only take about five minutes of your time still. I understand that we're quite late, but I would like to just present a few opportunities we have at the EU Japan Center for Industrial Cooperation that might be interesting to companies and various forms of support. My name is Anna. I am a business support coordinator at the EU Japan Center, and this is what we do. So a few words on the agency. If you are already not aware, we are a bit of a unique venture since we are funded by the European Commission as well as the Japanese government. Altogether, we have two offices, one in Tokyo, one in Brussels, where we work together in order to promote industrial cooperation between the EU and Japan. This consists of various supports, services to businesses, but also various reports, policy analysis advice, and finally promotion of industrial innovation and R&D. You will notice that aside from training programs and various sectoral and matchmaking missions, we also do general B2B and partnering events, as well as provide resources. So an interesting fact about these resources that we have a big website on EU Japan, on business in Japan, where you can basically self-study. It's basically a library of resources on various sectors, subsectors, as well as general Japanese business culture, where you can learn by yourself or take parts in webinars and read reports as they're coming out. We have various help desks which can help you with specific inquiries. One such help desk is the EU-Japan Economic Partnership Agreement, or the EPA help desk, that has come out in power in 2019, and which has for now benefited mostly the textile, food, and beverage sector, but there are other opportunities as well. There's also the Tax and Public Procurement help desk and the International Joint Projects, which is a help desk for projects in foreign markets where EU and Japan cooperate. These are just some of the examples of the reports and webinars that we publish on a regular basis. For example, blockchain in Japan, nanotech market, ICT, etc. There's also Japanese healthcare industry, startup ecosystem, and so on and so on. Some of the next webinars that are currently organized, just today, maybe around the same time that we have been having this webinar, there was a webinar on building a professional network in Japan. So there are these very general webinars as well as more specific ones, for example, the deforestation regulation, as well as Japan's green transformation, etc. So keep an eye out. We are a part of the Enterprise Europe network, which help EU SMEs internationalize, and we are the representative of EN Japan. So we promote EU profiles to Japanese companies and vice versa. We organize business missions in Japan and other various programs where we can utilize this network. Something very specific in this case is that we translate your profiles and we promote it in various spaces. So there's also
The EU to Japan food green and digital platforms, which are specific to certain sectors. We also translate and help you promote or market in a certain way. The EU Food to Japan is the one that has been running for the longest, but we have also launched the digital and green platform sectors. There are a few business missions to Japan. So the ones that we have been doing for years have been the biotech, digital, and green mission, but recently there are new sectors in the pipeline as well. So these business missions have a four-day mission to Japan exhibiting at a trade fair, but also include briefings and other forms of training in order to do so to the most efficient degree as possible. Now, the biotech mission, which is occurring in October, you probably have already heard about it from Margarzota, who has kindly forwarded to you the call for applications. Now, we have slightly prolonged the deadline, so you can still apply today, tomorrow, and even on June 13th. So please do not hesitate if perhaps you wanted to and then missed the opportunity, since these are very, very interesting missions and we have seen success as well. Now, the final two programs that I want to tell you about is the Get Ready for Japan training mission. This is much more general than the missions. It does not include a specific sector, but it lasts for 2 weeks. There is an online and an on-site part of the mission, of the training mission. And it includes everything from lectures to tailored B2B meetings, company visits, and many other aspects, which have proved to be very, very useful and popular with companies. Here again, the call for application is open and you are welcome to apply by the 29th of August. And finally, a very interesting program that we have, we're very proud of the Volcanus in EU. It is a scheme for EU companies willing to host a Japanese intern. Of course, there's also the Japanese equivalent, that is Volcanus in Japan, for EU students that want to intern in Japanese companies. So this is interesting since these students are from science engineering backgrounds, and they not only help with R&D, but can also help with starting to establish a more Japanese approach, or an approach to Japanese companies, Japanese business culture, way of thinking, et cetera. So the application deadline to apply is the 23rd of September, 2024. Do not hesitate to reach out or ask questions if you're interested in any way. Thank you so much for your attention, and please do not hesitate to reach out to me or to fill in the questionnaire that you can see here, where you can be informed about specific activities that we have and other news. Thank you so much. Thank you very much, Anna, for being always with us during this series of webinars. We were very happy also today to hear from you the introduction of the activities of your center, and I'm sure that our audience will also have a look at your homepage and will participate in many webinars, which for sure will help our companies to know better the Japanese market. So thank you very much. I would like to thank also all English-speaking panelists who participated in today's webinar and stayed with us to the end. I'm very sorry for the delay. I hope to stay in touch with all of you. Thank you very much. I received some questions, but since the time is running out, I will ask you those questions by emails, and I will send your answers to the participants of today's webinar. So thank you very much. Szanowni Państwo, prezentacja pani Anny Horvatin, podobnie do innych prezentacji, które dzisiaj mieli Państwo okazję zobaczyć, wysłuchać, zostanie Państwu po webinarze dzisiejszym przesłane. Prześlemy także nagranie dzisiejszego webinaru, także jeżeli były jakieś elementy, które chcieliby Państwo ponownie przesłuchać, ponownie się zapoznać, to będzie taka możliwość. Niestety ze względu na to, iż trochę webinar nam się przedłużył, nie będę już teraz zadawała
pytań naszym prelegentom, ale tak jak właśnie powiedziałam przed chwileczką, wszystkie pytania, które zostały zadane na czacie, zostaną odpowiedziane. Przekażemy je naszym prelegentom i później przekażemy Państwu odpowiedzi właśnie w formie pisemnej. Została także do Państwa przesłana ankieta. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie. Jeżeli chodzi o tematy poruszone dzisiaj, to chciałam zwłaszcza przypomnieć Państwu o tym, że do końca bieżącego miesiąca trwa nabór do programu partnerskiego. Nie wiemy, czy będzie kolejna edycja ogłaszana, więc lepiej tą decyzję już teraz w czerwcu podjąć i zgłosić się do nas z wnioskiem. Tutaj polecam kontakt z panią Agatą Bogdańską, która mi dzisiaj o programie gospodarczym i partnerskim Państwu powiedziała. Przypominam także o ważnej informacji przekazanej dzisiaj przez panią Agnieszkę Promianowską z PARP-u, a mianowicie o naborze do programu FENG, który umożliwi Państwu zdobycie funduszy na różnego rodzaju projekty, które będą realizowane podczas wystawy Expo w następnym roku. Przypominam, że nabór, który zakończy się 19 czerwca, jest właśnie tym naborem, który dotyczy, odnosi się bezpośrednio do samej wystawy Expo. Natomiast ten jesienny nabór umożliwia oczywiście ubieganie się o dofinansowanie, jeżeli chodzi o uczestnictwo w różnych wydarzeniach targowych, ale nie odnosi się już on tylko i wyłącznie do Expo, do rynku japońskiego. Także zachęcam Państwa, którzy jesteście zainteresowani udziałem w programie gospodarczym podczas Expo, aby wysłać wniosek w naborze trwającym teraz właśnie do 19 czerwca. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Polecam kontakt do nas, kontakt też ze stroną www.expo.gov.pl. Znajdą tam także Państwo kontakty do nas wszystkich, też do osób właśnie zajmujących się programem gospodarczym i partnerskim. Dziękuję bardzo za uwagę, serdecznie Państwa pozdrawiam i mam nadzieję, że będziemy w ciągu najbliższych miesięcy w częstym kontakcie i że oczywiście spotkamy się na Expo w Osace. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.